Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium przedstawiają Bibliotekarium. O książkach do czytania i do rozmawiania. Ostatni piątek stycznia 2021 roku, 29 stycznia, krótko po godzinie 20, rozpoczynamy kolejne Bibliotekarium na żywo. Dzisiaj dyskusja będzie się toczyła wokół co najmniej wysoce osobliwej twórczości zmarłego niedawno Guya N. Smitha. Będą zatem mordercze kręby, dzwoń śmierci i tak dalej. A to wszystko okraszone agonalnymi jękami i skąpane w niekończących się hektolitrach krwi. Krótko mówiąc, groza trzeciej klasy. Groza, która mimo to niczym bagno wciągnęła powieki skutecznie raz na zawsze już niejednego. Przy mikrofonie i za starymi technicznymi audycji jak zawsze Marek Sękiwelius, po drugiej stronie połączenia internetowo-telefonicznego są z nami jak zawsze Marek Żelkowski i Wiktor Żwiekiewicz. A ja jeszcze tylko przypomnę kontakty do Radia Paranormalium, bowiem audycję nadajemy oczywiście na żywo. Można będzie do nas dzwonić na nasze numery telefonów stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 20 493, 536 20 493, Skype radio.paranormalium.pl. Można będzie także do nas, można właściwie cały czas także do nas pisać na GG pod numerem 36088002, 36088002. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można także nas spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i Bibliotekarium.pl, na grupach Radia Paranormalium i Czytelników Nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radio@paranormalium.pl. A więc, panowie, oddaję wam głos. Dobry wieczór państwu. Witamy. Tak. Z tego, co mówił Marek, tak przebijało coś, co przebijało również z mojej wypowiedzi podczas zakończenia ostatniej audycji, że to jest taka literatura i taki pisarz, co tak może niekoniecznie byśmy go z chęcią dzisiaj na ten tapet wzięli, ale go weźmiemy, no bo zmarł. Nie, nie, proszę państwa, to jest nie do końca dobra narracja, bo ja oczywiście nie zmieniam zdania o bohaterze dzisiejszej audycji. To był jednak pisarz, no, słaby, no po prostu słaby, ale, i tu podobno ale niweluje wszystko, co było wcześniej, ale w przypadku Polski, ale przecież i świata, bo w końcu znajdował Guyan Smith czytelników w sferze, w tej strefie anglojęzycznej, więc w końcu jacyś zwolennicy się pokazywali, ale w Polsce on spełnił rolę dosyć specyficzną, którą postaram się za chwileczkę nakreślić i skąd on, dlaczego ta rola taka ważna. Guyan Smith to jest w ogóle człowiek, który dla ludzi mojego pokolenia, pomimo całej świadomości jego warsztatu, jego klasy pisarskiej, a właściwie jej braku, to jednak sięgam po te jego książki z pewnym rozrzewnieniem. To jest rozrzewnienie oczywiście biorące się stąd, że kiedy pokazywały się na rynku, to byłem młody, niedoświadczony, czytałem wszystko jak leci i w ogóle świat był piękniejszy. Zawsze jest piękniejszy, kiedy jesteśmy młodzi. A dzisiaj dalej jestem młody, ale świat się trochę zestarzał, żeby tak z tego jakoś wybrnąć. No i co tuż takiego się stało? Dlaczego podkreślam, że Guyan Smith to jest właściwie w przypadku Polski pewne zjawisko kulturowe, ale to mądrze zabrzmiało, ale w gruncie rzeczy nie przyginam pałki, głosząc taką, a nie inną tezę. Dlaczego? Otóż
to, co nazywano zaraz po przełomie, po 89 roku, nazywano horrorem, tak zresztą te utwory były nazywane na okładkach książek. Mamy tutaj na poszczególnych, mam je przed sobą, więc horror, to wszystko jest horror. Dzisiaj mówi się na to groza. Już horror, no to tak, wiadomo o co chodzi, ale raczej ci bardziej wtajemniczeni używają słowa groza. Co z tą grozą? No więc, kiedy ukazał się pierwszy horror na przełomie, no to już była Trzecia Rzeczpospolita, już się PRL skończył, ale tym pierwszym horrorem był wydany w wydawnictwie Amber Manitou, zupełnie innego autora, mianowicie Grahama Mastertona. Ja pamiętam, z jakimi wypiekami czytałem tę książeczkę. To była malutka książeczka, rozpadła się w czasie czytania, bo wtedy jakoś tak ta sztuka poligraficzna jeszcze nie do końca była doskonała, brali się za tę sztukę różni ludzie i różne instytucje, więc to czasami wychodziło słabo, okładka od książki odpadła. Ja natomiast przeczytałem tę książkę z wypiekami na twarzy. Dlaczego? Otóż dlatego, proszę Państwa, że czas PRL-u to był czas, kiedy to, co nazywamy dzisiaj grozą, czy wcześniej horrorem, właściwie nie funkcjonowało. Tak, ja wiem, co mówię. W tym nowoczesnym wydaniu, bo oczywiście PRL serwował czytelnikom różnego rodzaju literaturę grozy, ale raczej sięgał po autorów XIX-wiecznych, no z początku XX wieku. Dlatego pod koniec lat 70. ukazał się trzy tomy Grabińskiego, dlatego wychodziła cała seria takiej literatury grozy różnych krajów. Tam takim wspaniałym tomem był tom poświęcony literaturze grozy, rosyjskiej literaturze grozy, ale tam był też tom poświęcony literaturze niemieckiej. Ale to wszystko była groza autorów takich z myszką troszeczkę. Współczesnej grozy właściwie w PRL-u się nie publikowało. To zawsze były jakieś opowieści z deszczykiem, chętnie drukowano Edgara Allana Poe, ale to wszystko. Natomiast to, co powstawało na Zachodzie, ta literatura grozy, nie. To nie miało dostępu do polskiego czytelnika, chyba że czytywał w językach obcych. Owszem, horror był obecny, też nie w nadmiarze, w kinach, tam czy w telewizji, tam rzeczywiście troszeczkę tego było, ale ponieważ PRL-owska władza no niechętna była takim irracjonalnym motywom, które się w horrorach pojawiają, czyli jakieś duchy, wampiry i tym podobne stwory nie z tego świata, w związku z tym to w jakiś sposób przekładało się na to, co ukazywało się na rynku. Bo o ile jeszcze fantastyka naukowa była podejrzana z punktu widzenia PZPR, była podejrzana, no ale coś trzeba tym młodym i nie tylko młodym ludziom, coś trzeba było dać. No to dawano tę fantastykę naukową, ale nie, grozy to już absolutnie, chyba że jest to groza, tak jak powiedziałem, XIX-wieczna, no może z początku XX wieku. Więc nie dziwcie się Państwo, że kiedy pojawiła się wolność. Tę wolność to aż się zastanawiam, czy jednak w cudzysłów nie wziąć. No ale w każdym razie przyszło nowe i co? No i zaczęły się pojawiać, tak jak powiedziałem, horrory. Pierwszy, tak jak to odnotowałem, pierwszy był Manitou Grahama Mastertona, no a później otworzył się worek z horrorami. Wiktorze, czy ty pamiętasz te czasy, o których w tej chwili mówię? Pamiętam dobrze, chociaż się z tobą nie zgadzam, że rolę braku tego towaru na polskim rynku do tego rękę przykładała tam jaśnie nam panująca PZPR oraz system. Mam wrażenie, że to zupełnie inne motywy blokowały wchodzenie tego typu literatury na rynek wydawniczy. Powiem bardzo krótko. No ujawnij też.
Tak, ujawnię. Otóż mimo wszystko jednak redaktorzy wydawnictw w tamtych czasach mieli jednak poczucie pewnego dobrego smaku i takiego sypu, za przeproszeniem, po prostu nie chcieli wrzucać między swoje książki, bo trzeba powiedzieć, że ja nie mówię tego, o tym z pogardą. To jest głęboki problem i będziemy dzisiaj na ten temat rozmawiać na pewno. Ta literatura po prostu, natomiast w mniemaniu, również moim w tamtym czasie, dzisiaj zmieniłem zdanie co do tego, ale jak znałem również wydawców, to wszyscy patrzyli na tym po prostu z niesmakiem na tego typu literaturę, więc trudno się dziwić, że nie umieszczali jej w planach wydawniczych. Również ja nie znałem wtedy żadnego tłumacza, który by się wziął za takie barachło. Dobry tłumacz. Po prostu to nie było, no jakby, że tak powiem, w towarzystwie nie puszcza się bąku. No i zmieniło się w tym momencie, kiedy, że tak powiem, do tego wydawania książek dorwali się również ludzie ze słomą w butach po prostu, nie? No i oni bardzo chętnie, a że na tym towarze można było zarobić po prostu, no więc po prostu zaczęto to drukować i tak dalej. W PRL-u się na tym nie zarabiało, na książkach się nie zarabiało, do książek się bardzo często dopłacało, tak samo jak do wszystkiego po prostu. No a tutaj można było na czymś zarobić, tym bardziej, że wszystkie dobre rzeczy jednak w miarę zostały wyczerpane, tak jak powiedziałeś, od Grabińskiego w dół i wzwyż, że tak powiem, książki zostały wydane. Natomiast można było po prostu skok na kasę zrobić, puszczając, że tak powiem, wymioty zachodnie. No i to zrobiono. Mam jednak wrażenie, Wiktorze, że spłaszczasz problem. Rozumiem, że to jest rodzaj pewnej prowokacji, ale spłaszczasz, bo jak każda literatura, również ta literatura, nazwijmy ją jednak horrorem, ona jest niejednorodna. Ja specjalnie wspomniałem o Grahamie Mastertonie, bo ja się dałem porwać. To było nawet nieźle przetłumaczone. Całkiem jakaś taka niezła historia. W ogóle Graham Masterton, na tle tego, o czym my dzisiaj będziemy mówić, to jest całkiem wyrobiony pisarz. Można tego gatunku nie lubić, ale trzeba mu przyznać, że facet wie, co pisze. Natomiast w przypadku naszego dzisiejszego bohatera, Gian Smitha, to ja się bardzo często zastanawiałem, czy wie, co pisze. To był niesprawiedliwy sąd, tak nie do końca sprawiedliwy, może w ten sposób to ujmijmy, no bo to były początki kapitalizmu i tłumaczyło się te książki w tempie błyskawicznym, a w dodatku jeszcze tam się pojawiały takie praktyki, że się dzieliło tłumaczenie na kilka części, jedną książkę tłumaczyło kilku tłumaczy, a później redaktorowi nawet się nie chciało zgrać tych tłumaczeń, w związku z tym zmieniały się w trakcie lektury nazwy własne, zmieniały się pewne określenia, i tak dalej, i tak dalej. To były ciekawe doświadczenia. Ja zerkam na czat i pisze Marek Myszograj. Czytałem chyba w latach 90. jako uczeń jeszcze, ale to było nudne, z fajną wówczas okładką. To zależy co. Zależy co. Rzeczywiście tam się zdarzały nudziarstwa przeraźliwe. Jeszcze Jack pisze, czytałem kiedyś Trzęsawisko i zacząłem Kraby. Czasy szkolnej biblioteki. Tak, już samo to określenie zacząłem, a więc nie skończyłem. Ja to nawet rozumiem. Mnie też było Kraby ciężko skończyć. Pociągnę temat dalej, no bo troszeczkę rzeczywiście ja się tak dałem wciągnąć temu horrorowi, właśnie dlatego, że to
to pierwsze tłumaczenie, ta pierwsza książka Manitu Grahama Mastertona całkiem nieźle wypadło w moich oczach. Być może się myliłem, być może zgłodniały pewnego typu literatury, nie zwracałem uwagi na jakieś niedociągnięcia. Ja, uwierzcie mi państwo, że ja tamtego czasu Manitu nie czytałem. To już będzie 30 lat w związku z tym, ale to jest troszeczkę tak, że bałbym się dzisiaj zajrzeć do tej książki, bo prysnęłyby moje młodzieńcze złudzenia, i już bym się z tej traumy pewno nie otrząsnął. W związku z czym przezornie sobie stoi Manitu na półce i mówię sobie zawsze, że kiedyś do tego zajrzę, ale jeszcze nie teraz. Do czego prowadzę? Później oczywiście Amber wyczuł, tak jak Wiktor to powiedział, nie wydawało się w PRL-u, nie wydawało się horrorów takich nowoczesnych, w związku z czym Amber zaczął tłuc kasiorę. W ogóle Manitu to była jedna z pierwszych książek wydanych przez wydawnictwo. Więc zaczęli tłuc na tym kasiorę. Grahama Mastertona ukazywało się na kopy. Zresztą nie tylko jego. Był taki pisarz Herbert, on też całkiem nieźle, znaczy sporą część z tych horrorów to były całkiem niezłe horrory. Ale później za wydawanie horrorów wzięło się wydawnictwo Phantom Press. I to też było pewne zjawisko kulturowe na polskim rynku wydawniczym, ponieważ oni wydawali literaturę, muszę teraz uruchomić jakieś zdolności aktorskie, bardzo popularną, a nawet bardziej niż popularną. Wydawali właściwie wszystko, co się rusza, to i tak pojawiła się seria horrorów, której prym wiódł nasz dzisiejszy bohater, czyli Gaen Smith, ale no, żeby tak nie ukrzywdzać specjalnie wydawnictwa, to powiem jeszcze, że to było wydawnictwo, które wydało pierwszych 5 tomów Nekroskopa, napisanego przez Briana Lamleya, tak to się chyba wymawia, wiem, że tego Nekroskopa on później produkował, nie wiem, to już do 100 tomów doszło. Te 5 pierwszych tomów, no, nawet niezłe, bo chyba w drugim albo w trzecim ten taki człowiek, który potrafi porozumiewać się z umarłymi, gdzieś tam grasuje po Związku Radzieckim i tam się otwiera jakaś brama do świata wampirów. No wybaczcie państwo, nie będę opowiadał tych historii, ale no tak, Phantom Press dosyć konsekwentnie zaczął drukować literaturę, tak jak powiedziałem, bardzo popularną. I pierwsze tomy, które ukazały się w serii takiej z tymi fajnymi okładkami, jak to napisał Marek Myszograj, to były tomy, których nie napisał Graham Masterton. Mianowicie był inny pisarz i być może zastanawiam się, dlaczego wydawnictwo zrezygnowało z niego, bo był lepszy od Gaen Smitha. Pierwszy tom w tej serii to był Gen Harego Adama Knighta, a potem Tunel. Za jakiś czas ten sam autor wydał taki tomik, który się nazywał Fungus. To były niezłe książki, bardzo sensacyjne, szybko tłumaczone, ale on jeszcze czuł, o co, tak mi się wydaje, że jeszcze czuł, o co w tym wszystkim chodzi. O tym wszystkim mam na myśli pisanie. Podkreślam, to może nie były arcydzieła, ale ten facet wiedział, o co chodzi. A Gaen Smith, no właśnie, Gaen Smith to był następny, to był trzeci tom, który się ukazał. Ten tom nazywał Dzwon Śmierci. No, tytuł jest troszkę pretensjonalny. Zaraz potem ukazał się oczywiście tomik Dzwon Śmierci 2 z podtytułem Demony. W związku z tym, no, zaczęliśmy swoją, właściwie ja wtedy zacząłem, ale myślę, że spora część naszych słuchaczy zaczęła swoją przygodę z Gaen Smithem od tych właśnie tomów, czyli od Dzwonu Śmierci i Dzwonów Śmierci 2. Czy Gaen Smith nie potrafił pisać? Nie. Myślę, że rzecz polega na czymś innym. On po prostu do czegoś takiego jak literackość nie przywiązywał najmniejszej wagi. W jego twórczości chodziło tylko i wyłącznie o epatowanie krwią, seksem,
różnymi dziwnościami, tajemniczościami, niesamowitościami. I o to tak naprawdę chodziło, żeby tego było dużo w jakichś tam takich konkretnych proporcjach i żeby nieustanne napięcie nie pozwalało tego tomu odłożyć, bo człowiek tak naturalnie chce wiedzieć, co będzie dalej. Wszystko inne, co bardzo często kojarzymy z literaturą, dla Gaian Smitha nie miało, wydaje mi się, że nie miało większego znaczenia. Więc to tak od czegoś takiego zaczęliśmy, no i chyba trudno się dziwić, że część ludzi się bardzo, bardzo wykrzywiała. Ja tylko nie mogę się powstrzymać i przeczytam Państwu taką zajawkę na okładce Dzwonu Śmierci 2. O czym jest ta książka? Zalane wodą miasteczko powraca do życia. Nieliczni mieszkańcy starają się zapomnieć o straszliwej historii dzwonnika śmierci, czy dzwonu śmierci, przepraszam. Lecz pewnego dnia niespodziewanie rozległa się jego bicie. Koszmar wraca. No to właściwie wystarczy za całą reklamę. Wiktorze, jak ci, coś ci się przypomniało, jak tak zacytowałem? Czy w dalszym ciągu? To znaczy, ja zaglądałem do tych książek, bo zaglądałem do wszystkich książek, również za mądrych dla mnie. Natomiast tak myślę, że żeby Marku wskoczyć na właściwe tory w tej całej dyskusji, to trzeba po prostu problem, który się tutaj pojawia, poważny problem, to jest rola Szmiry i Tandety w ogóle w naszej kulturze. Konieczność istnienia jej, tego nie można uniknąć. To nie jest tak, że jakby to powiedzieć, że Szmira Tandeta to jest coś, co to nie jest życiem, to nie jest chlebem powszednim naszego. My żyjemy w większości rzeczy w straszliwej śmierci i Tandecie, otoczeni czymś takim, że tak powiem, wszystkim samochodziarzom mogę powiedzieć, że zachwyconym, że siedzą w swoich karoseriach, że zwykle to jest przerażająca śmierć i Tandeta, przypominająca ten dzwon śmierci, co najmniej. A oni jeżdżą dumni, są pełni pychy zupełnie, że mają nowy model starej śmiry, znaczy nowej śmiry czy jakiejkolwiek. To samo się dzieje z ubraniami, to samo się dzieje ze sprzętem, jakimkolwiek, który używamy, z modą, że tak powiem, organizowania tej najbliższej naszej przestrzeni życiowej, czyli pomieszczeń, w których mieszkamy. Zwykle żyjemy w przerażającej tandecie. Chociaż zwykle jesteśmy bardzo zachwyceni, żeśmy sobie bardzo pięknie urządzili ten cały dom. No i tak samo jest z książkami, z literaturą. Nie można... Jak się pisze literaturę, trzeba pamiętać, że się po prostu, że trzeba twardo stać czasami na ziemi, a nie tylko bujać w obłokach. A stanie twardo na ziemi, to, że tak powiem, co to jest, czym jest życie nasze i czym jest w ogóle wszystko to, jakby to powiedzieć, no wszystko, co wytwarza biosfera nasza, co nasze piękne życie wytwarza, co nasza ewolucja wytwarza, to, że tak powiem, można sprowadzić naprawdę do gówna, bo to jest cel przetwarzania wszystkiego, nas samych, zwierząt, roślin, wszystkiego w gówno. No i czyli gówno jest piekielnie ważną rzeczą. Filozofujesz, powiem ci, filozofujesz. Ja chyba nie, jakby... No. Nie ufam ci. Nie ufam ci.
Ja mówię faktycznie bez przemyślenia tego problemu. Po prostu coś, co mi się nasuwa, że zresztą ta... To bardzo cienka linia jest bardzo często między tą szmirą a tandetą, a naprawdę genialną rzeczą po prostu. To niewiele trzeba, żeby czasami bardzo niewiele trzeba, żeby książka, literatura bardzo marna stawała się rzeczą genialną. Na przykład scenariusze niektórych komiksów nie są warte funta kłaków. Ja mówię niektórych. Natomiast robota, którą włożyli w nią graficy, potrafi zrobić absolutne arcydzieła z tandety umysłowej, że tak powiem. I odwrotnie bardzo często. Bardzo często, przynajmniej jak się przyglądałem, czasami zupełnie genialne pomysły rozmydlały się w tandetnym rysunku. W ogóle nie, ten rysownik niczego, że tak powiem, nie dokładał do tego i właściwie człowiek, przeglądając, odrzucał sobie zeszyt z komiksem, bo się nie nadawał do czytania, bo to jest wrażenie to właśnie tej literackości. Literackość dodawana tekstowi w komiksie przez grafika, a pisarz również może coś takiego samego zrobić naprawdę z prostą historią. O ile to przecież większość literatury bardzo często to jest odbicie Maryi po prostu. To są tu perelki, ale... Jeśli są świetnie zrobione, to są genialne po prostu i pokolenia się na nich potrafią wychowywać. I jeszcze jedną rzecz, może ja na jedną rzecz zwrócę uwagę. Przy tych horrorach ja się akurat tutaj tak wybrzydzam, ale ja bywałem w kinach z moimi dziećmi, na jakichś tam takich bohomazach i tak dalej. Widziałem innych rodziców ziewających i tak dalej, kręcących się niecierpliwie na fotelach, bo było to nudne, głupie i tak dalej. Natomiast na twarzach dzieci, dzieciaki siedziały z wyciekami na twarzach, przypatrzeni, zauroczeni, bo tak naprawdę to, co było na ekranie w kinie, to mogło być gówno warte, ale wartością było to, co się pojawiało w umysłach dzieciaków, co one dokładały. To zresztą jest bardzo często wartość całej literatury. Ważne jest to, co się pojawia w umyśle, w głowie czytelnika. A dobrze, jeśli to idzie w parze z tym, a jeśli nie, no to po prostu jest literatura, która trafia w pewien okres, Marek. Ty byłeś młody, ja byłem trochę starszy, więc już do mnie nie docierały te twoje miłości młodzieńcze. Natomiast w pewnym wieku, przypomnijcie sobie całą serię japońskich bohomazów filmowych, gdzie jakaś Godzilla chodziła i tak dalej i rozwalała, obracała pezynę domy w jakimś Tokio czy gdzie indziej i tak dalej, jakby im bomby zabrakło amerykańskiej. No ale musieli jeszcze wymyślić Godzillę. No dobrze, i przecież to były straszliwe rzeczy, że tak, ale z biegiem czasu to się przewartościowywało trochę. Przede wszystkim Japończycy byli tym zachwyceni, bo to była ich umysłowość. Oni są tacy trochę infantyli. Przerwę ci, Wiktorze, bo powiem ci, że polska młodzieńcza publiczność w latach 70. również była Godzillą i wszystkimi innymi potworami made in Japan.
była zafascynowana. Sam ganiałem do kina na kolejne odsłony tych filmideł. Mówię filmideł, ale... Byłeś młody, Marek. Tak, ale no. Ja coś innego. Z pewnym przerażeniem patrzę na swój router, bo on prawie na pewno się dzisiaj rozłączy. W związku z tym pewno gdzieś mnie urwie, to pamiętaj, Wiktorze, żeby wtedy, zanim się złączę ponownie z audycją, żeby pracowicie zagadać, bo coś tak mi podejrzany ten router. A wracając do twojej wypowiedzi, wiesz, trochę się uśmiechnąłem, kiedy powiedziałeś o tej genialności, że tylko krok od genialności do szmiry, albo od szmiry do genialności. No uśmiechnąłem się nie dlatego, żebym kwestionował, tylko myślę, że wszedłeś na wysokie C. W przypadku tutaj Gaen Smitha to nie jest tak, że jego tam tylko jeden krok czy cienka linia dzieli od genialności. Nie przesadzajmy. Proszę cię, nie przesadzajmy. Natomiast ja jednak będę Gaen Smitha bronił. Dlaczego? No dlatego, że... To, jakby to powiedzieć, bo Gaen Smith, owszem, ja się zgadzam z twoją diagnozą, że to młodzieńcza fascynacja i tak dalej. Ja powiem coś innego. Mam takie wrażenie, że Gaen Smith, żyjąc w kraju kapitalistycznym, w którym znalazł czytelników na to, co produkował, nie zetknął się z porządnym takim guru literackim, który by mu powiedział: stary, wymyślasz lepsze, gorsze historie, które gdzieś tam są napakowane grozą, ale ty, stary, jeszcze musisz troszeczkę popracować nad warsztatem, chociażby nad ułożeniem tego wszystkiego w strawną papkę, którą da się przeczytać. To momentami jednak robione było, przynajmniej część z tych utworów była robiona nieporadnie. Ja się tu odwołam do tego co czytam na czacie. Galfred Dragon: Dzwon śmierci, akurat przeciętny, ale taki sabat to jest rock and roll. I teraz tutaj czytam od Marka, że właśnie jak wspomniałeś o routerze, to na kilka sekund cię wcięło. Nie kracz. No dobrze, nie będę kraczał, nie będę krakał, ale ja już tak jak patrzę na ten router, to wiem, że on jakąś niespodziankę szykuje. Ale jestem słyszalny, rozumiem, w tej chwili. No tak, cały czas jesteś słyszalny, no, póki co. Dobrze. Marku, z zrozumieniem może gorzej, ale ze słyszalnością okej. Okay. Dobrze, to ja wrócę do Gaen Smitha. Galfred Dragon jest bardzo, bardzo kompetentną osobą, bo pisze: niedawno przeczytałem wszystkie jego książki u nas wydane. Jasne, że nie jest to nic dobrego, ale zabawa przy lekturze była naprawdę zdrowa. Szacunek dla GNS i podziękowania za mnóstwo radochy. Ja się bardzo podpisuję pod tym, co tutaj nasz słuchacz napisał. Jeszcze tutaj jeden cytat tylko mi właśnie uciekł. Kaduk: z całej twórczości Gaja mogę wyciągnąć taką kwintesencję. Facet pomimo pewnych trudności nie zdradził siebie, robił to, co kochał, ba, zarabiał na tym i pewnie był spełnionym człowiekiem. Zazdroszczę. I znowu to jest kolejny głos, pod którym jestem gotowy się podpisać. Sebastian Sokołowski: poza tym na świecie jest wielu złych pisarzy, a ja i wielu innych zapamiętaliśmy akurat tego jednego. W tym też jest jakaś wielkość. Zmarł w wielkim smutku, rozczarowany życiem. Cześć jego pamięci. Też się pod tym podpisuję. Bo rzeczywiście, kiedy zacząłem dzisiejszą audycję, mówiłem, że Gaen Smith, nie wiem jak na świecie, ale w Polsce to jest zjawisko. To naprawdę do dzisiaj jest zjawisko, bo to był człowiek, którego jak dzisiaj młodzi ludzie zapytają swoich rodziców, to gdzieś tam się to nazwisko będzie pojawiało. W związku z tym Gaen Smith to jest człowiek, który, jak
o którego, gdy mnie ktoś zapyta o Gaia Smitha, to ja się oczywiście zaplączę, zapluję, usiłując wyjaśnić, jaki jest właściwie mój stosunek do jego twórczości. I tu bardzo dziękuję wszystkim, którzy wpisują na czacie, bo odnajduję w tych wpisach to, co właściwie chciałbym powiedzieć, a pewno czasami tak zaplączę, tak zagmatwam to wszystko, że staje się to nieczytelne. Gaia Smith, tak, rzeczywiście, ale powiem z drugiej strony, że ktoś, kto przeczytał ciągiem całą twórczość wydaną w Polsce, to jest to duży szacun. To trzeba mieć dużo samozaparcia, bo ja w ogóle nie wiem, czy jestem w stanie przeczytać jednego autora w dużej takiej rozszerzonej dawce. Ja tylko jeszcze wspomnę, że Gaia Smith był na tyle popularny, że później jeszcze do tej serii, o której dzisiaj mówimy, która wychodziła z Phantom Pressie, dodano jeszcze tomik zerowy. On wyszedł, o ile pierwszy tom wyszedł w 90 roku, to ten zerowy tomik wyszedł w 91. Już wydawnictwo Phantom Press tak sobie tam działało średnio i wydało ten tomik z wydawnictwem chyba Arka, o ile dobrze pamiętam. To był tomik, który nosił tytuł Bestia. Co więcej, jakiś czas później Phantom Press, nie wiem, już bez numeracji, ale wydał, też w 91 roku, wydał powieść Kajmany. Bo te horrory Gaia Smitha, one się generalnie dzielą na takie, w których pojawiają się różne przerośnięte zwierzęta, czyli na przykład te tytułowe kajmany, ale też to, co jest wisienką na torcie, czyli sześcioksiąg kraby. Te kraby, to ja pamiętam, jak to kupowałem z jakichś straganów, bo wtedy to było popularne, że książek się nie kupowało, a w każdym razie nie tylko kupowało się książki w księgarniach, ale też obchodziło różnego rodzaju stragany i tam polowało. I tam polowałem na przykład na Noc Krabów, to pierwszy tom, później jest drugi tom Zew Krabów, Kleszcze Śmierci, ten tytuł szczególnie mnie uwiódł, Powrót Krabów, Odwet i Poświęcenie. To jest sześć tomów z cyklu Kraby. I ja wiem, że można odnieść takie wrażenie, że gdzieś tu się w pewnym momencie z Wiktorem nabijamy. Jeśli takie jest wrażenie, to jest to wrażenie niesłuszne. Ja naprawdę nie mam zamiaru się z tego nabijać, bo tak jak powiedziałem, szacun, tak jak napisali też to słuchacze, szacun za to, że był, że nas w pewne sytuacje wprowadzał. Co więcej, stał się w pewnym momencie punktem odniesienia przy poznawaniu literatury związanej z horrorem, z grozą, przy poznawaniu tej literatury i przy pewnym wartościowaniu. Człowiek mówił sobie, tak, to jest lepsze niż Gaia Smith, a zatem horror to nie jest synonim szmiry. Groza to nie jest coś, tak jak Wiktor to usiłował w pewnym momencie powiedzieć, coś, co wtedy go nie interesowało, bo było głupie. Nie, nie. Gaia Smith pokazał, dzięki niemu między innymi mogliśmy zrozumieć, że również w tego typu literaturze możemy znaleźć i tę literackość, o której Wiktor wspomniał, ale też pewną problemowość, która, nie przesadzajmy oczywiście, ale pewną problemowość, która literaturze jest przypisana, która ważna jest dla literatury. I tu też kolejna zasługa. Gaia Smith stał się takim wzorcem, pewnym punktem odniesienia, to lepsze określenie, punktem odniesienia, w stosunku do którego byliśmy w stanie mówić sobie, coś jest poniżej Gaia Smitha, to ja nie wiem, czy w ogóle to lepiej nie czytać, i coś jest powyżej, albo jak daleko stoi od Gaia Smitha. A powiedzmy sobie Państwu, bo w pewnym momencie powiedziałem o tym redaktorze, który kilku słów nie powiedział Gaia Smithowi, bo jakbyśmy sobie rozebrali te historie, które się w poszczególnych tomikach dzieją, to one są oczywiście różne, bo przy tej ilości to one muszą być różne. Czasami się książka autorowi uda bardziej, czasami mniej. Ale jeśli by wziąć ten wątek narracyjny, to się okaże, że Gaia Smith bardzo często całkiem nieźle kombinował. To były całkiem dobrze wymyślone, historie. Może nie do końca dobrze zrealizowane, ale to jest zupełnie inny temat.
I czytam na forum Dragona. Guy znokautował nasz młody rynek wydawniczy. 35 książek w raptem 3 czy 4 lata. Ja mam wrażenie, że jednak bardziej 3 niż 4. Dlatego tak się nadrukował w pamięci pokolenia. Znowu pełna zgoda. I to, Wiktorze, myślę, jest to, to o czym powiedziałem, ten punkt odniesienia. To jest pewna wartość. I ja przestrzegałbym, bo to jest rzeczywiście, tu jeden z naszych słuchaczy napisał o tym, że byłoby bardzo łatwo oprzeć dzisiejszą audycję na takim oto schemacie, że zaczęlibyśmy się naśmiewać, jakżeż to Guy Smith był słabym pisarzem i w ogóle, i w ogóle. Taka audycja nie miałaby po prostu sensu. Absolutnie nie miałaby sensu, bo to chyba nie tak do tego trzeba podchodzić. Zagadałem cię, Wiktorze, na śmierć, to teraz mów ty. Muszę się wytłumaczyć ciężko, bo wszystko, co mówię, to ma zupełnie inny wymiar niż może słyszycie, albo niż Marek to komentuje. Otóż ja literatury złej, dobrej, niejaki, nie wartościuję w sposób, że tak powiem, że coś jest wyżej, a coś jest niżej. To jest wszystko obok. Dla mnie książki, te, o których dzisiaj mówimy, są absolutnie obok, nie wiem, jakiegoś Ulyssesa, obok Stanisława Lema również i tak dalej. To są po prostu inne nisze ekologiczne, inne nisze kulturowe. Natomiast nie jest to tak, że coś jest powyżej dla mnie, a coś jest poniżej pewnego poziomu. To sprawdza się w tej niszy ekologicznej, wśród tych odbiorców, wśród takich wiekowych, albo w takiej chwili po prostu, bo ktoś może mieć chwilę, chęć na przeżycie czegoś takiego i po prostu wtedy po to sięga. To są rzeczy, wiesz, wartościowanie tego w pionie to jest cholernie według mnie głupie, bo a to ludzie zwykle to robią, że ta wielka, wielka literatura to jest cholera wysoko, tak wysoko, że gdzieś tam się trudno jej dotknąć, nie? To jest dokładnie, zaraz potem następuje komentarz, a taki tam dziesięciorzędny pisarz jak na przykład Gęsby, to w ogóle nie należy kijem z daleka dotykać. To nie tak chyba do tego należy podchodzić, aczkolwiek trzeba też pamiętać, że jak w jednym zdaniu pada Joyce ze swoim Ulyssesem i twórczość Guy'a Smitha, to jednak trzeba zniuansować. No, trzeba o tym pamiętać, bo tak jak powiedziałeś, to wszystko jest literatura, tylko ona... Ja się nie będę kłócił, czy to jest podział pionowy, poziomy, czy jakiś. Bardziej mi pasuje to określenie nisza ekologiczna, z tym, że powiem ci tak, no... Ta literatura, co mnie jeszcze zadziwia, ta literatura wielkiego formatu, tak ją określmy, chociaż to wyjątkowo głupie określenie, no więc ta literatura wielka, ona jednak przemawia do większej ilości ludzi, nie, to wycofuję się z tego, ona może zostawia piętno większe na niektórych ludziach. Ja powiem ci jeszcze jedną zadziwiającą rzecz. Ja, kiedy czytałem Guy'a Smitha, byłem już naprawdę po przerobieniu w swojej głowie i nie tylko, i w swoich oczach, sporej części klasyki tej literatury światowej. Tylko klasyki, ale też współczesnej. Tego, co po prostu warto było czytać, co mówiono, że no, jak tylko to przeczytasz, to już będziesz... cool, będziesz mądry i w ogóle będzie ci gwiazdka na czole świeciła, taki będziesz wspaniały i oczytany, to ja, czytając Guy'a Smitha, no czytałem go właśnie po takich literackich doświadczeniach, czyli czytaniu literatury tej pierwszorzędowej, a jednak go czytałem, czyli tu się potwierdza, co powiedziałeś, że no jednak mamy do czynienia ze zjawiskiem zwanym literaturą. Tylko tak jak nie chciałem, żebyśmy uprawiali jakiś rodzaj hejtu w stosunku do Guy'a Smitha, to też zachowajmy pewne proporcje. No to owszem, wszystko jest literatura, no tylko
protestujesz przeciwko pionowemu określaniu wyżej, niżej, okej, okay, ale jakoś to jednak rozgraniczyć trzeba. No to nie jest to samo. No to ja to, Marku, ja to bardzo prosto rozgraniczę. Kultura jest mniej więcej tak sama jak słoje w pniu drzewa. Po prostu to są obok siebie one. One wszystkie dźwigają to drzewo, a nie ten bardziej z brzegu albo ten w środku i tak dalej. Kultura jest właśnie taka wielowarstwowa po prostu. Tak samo jak warstwy w słojach drzewa, w pniu drzewa. I po prostu dlatego należy to... To tak jakby się mówiło, że któraś sztuka jest ważniejsza. Malarstwo albo muzyka ważniejsza jest od malarstwa, albo malarstwo ważniejsze od muzyki. Nie. To są równorzędni partnerzy. Oni mają tak samo i w ramach tej sztuki, filmu i tak dalej są różne, zupełnie różne te, które wspomniałem, różne te misje ekologiczne albo te słoje po prostu. Natomiast to się wszystko nawarstwia. Bez tego ta kultura, nasza cywilizacja by nie stała w miarę, no w miarę by nie stała pionowo. O ile ona w ogóle stoi pionowo. No i tak dalej. To ja wrócę do przeglądu książek, bo po cyklu Kraby, no dlaczego się uśmiecham, bo pamiętam, jak kupowałem ten cykl i czytałem, i to klik, klik, klak, klak, to chyba jakoś tak tam było, to się wszystko zmieniało, te kraby raz były, w pierwszych tomach były mniejsze, później już naprawdę bardzo mocno urosły w kolejnych, było dramatycznie, ale to się jednak czytało. No i rzut oka na forum. Sebastian Sokołowski: dzisiejsi polscy pisarze, szczególnie szeroko rozumianej fantastyki, mogą tylko marzyć o nakładach, jakie miał Guy w Polsce. Mówi się o ponad milionie sprzedanych egzemplarzy. Pełna zgoda. Dzisiaj to tak, ułamek tego chcieliby mieć pisarze. Co więcej, to były nakłady autentycznie rozchwytywane, bo był rzeczywiście w tamtym czasie głód książki, a ponieważ nie było niczego innego, no to kupowano to. Chociażby te kraje. Tak? Marku, w Polsce również Wedel był rozchwytywany, a dzisiaj leży. No jakby ci to powiedzieć, żeby nie zniszczyć ci złudzeń, bo wtedy Wedel to jeszcze nie mógł się zdecydować, czy jest bardziej 22 lipca, czy bardziej Wedel, a dzisiaj Wedel w ogóle nie jest polski, należy do korporacji światowej. No ale nazwa została, okej? Okay? Dobra, nie chcę się w to mieszać, bo się zupełnie na tym nie znam. Okej. Okay. W każdym razie Kain Smith, kolejne tomy, które się pokazały po tych krabach, które wspominam nieźle, chociaż jak się dzisiaj do tego spojrzy, a spojrzałem przed audycją, to bywa zabawnie w tej książce. Ja do dzisiaj nie wiem, nie znam na tyle języka angielskiego, żeby to zweryfikować. To musiałby zrobić ktoś mądrzejszy. Na ile Guyowi Smithowi zaszkodziły tłumaczenia, te, o których wspominałem, że były robione w tempie szaleńczym, a metodą dosyć wątpliwą, o której już mówiłem wcześniej, bo i za chwilę podam taki bardzo, bardzo znamienny przykład tego, do czego takie tłumaczenie wyrywkowe albo takie tłumaczenie, że jeden tłumacz nie wie, o czym, co tłumaczy drugi tłumacz i czasami popadają w sprzeczność. Za chwilę to przytoczę świetny przykład na to, ale tak idąc po kolei, to siódmym tomem po krabach, bo kraby miały, to był niby szósty tom, ale w sześciu woluminach. Później był tom siódmy, Trzęsawisko. To się ukazało w dwóch tomach, w dwóch woluminach. Siódemka z gwiazdką jedną i siódemka z dwiema gwiazdkami. To było Trzęsawisko oraz oczywiście Trzęsawisko 2. Trzęsawisko 2 miało podtytuł Wędrująca śmierć. I powiem, że to są tytuły,
wiecie państwo, czasami te tytuły mówią wszystko. One są tak wprost, że chyba dzisiaj by nie przeszły, ale wtedy przechodziły. Naprawdę, to się pokazuje, bardzo dobrze widać na tym przykładzie, jak to się wszystko zmienia. Minęło 30, niecałe 30, około 30 lat minęło i rzeczy, które się wówczas pokazywały na okładkach, czy rzeczy, które się wówczas pokazywały w zajawkach, tych książkowych blurbach, czy całym, wszystkim tym, co się pisze na okładkach, tak bardzo się zmieniły, że dzisiaj, czy nawet tytuły, wtedy przyciągały, dzisiaj nie wiem, czy to Trzęsawisko, wędrująca śmierć, czy to by przyciągnęło? A może by właściwie przyciągnęło, a czemu nie? I teraz ten przykład, który obiecałem, bo Torm VIII to już był, to nie był Gen Smith, to był Karnosaur wspomnianego już Harego Adama Knighta, no ale później był tom 9 i 10. Tom 9 i 10 to Gen Smith i tomy Pragnienie 1 Symptom i Pragnienie 2 Plaga. Najpierw trochę o treści. To był jeden z tych tomów, który przekonał mnie, że Gen Smith był gdzieś bardzo blisko takiej literackiej sprawności, bo sposób zawiązania akcji, tego jak się wydarza katastrofa, to co później powoduje, że ludzie mrą jak muchy, jest całkiem nieźle zaprojektowane z punktu widzenia takiej narracji. Tam jest sytuacja, no nie będę opowiadał książki, w każdym razie zanim się zdarzy to, co zabija ludzi, to ten kierowca, który jedzie ciężarówką wypełnioną, ta cysterna ciągnie, ta ciężarówka jest wypełniona pewnymi nieprzyjemnymi chemikaliami, ona się oczywiście rozbija, dlaczego też nie powiem, ale z bardzo banalnego powodu. Jednym z nich był, tych powodów było to, że bohater był zmęczony, ale to nie wszystko. Każda ciężarówka się rozbija, chemikalia się wylewają, no i plaga się pojawia. No, z tytułem rzeczywiście Pragnienie jest związana. I to jest pierwszy tom, tak jak powiedziałem, ten tom przekonał mnie o tym, że ten facet dobrze kombinował. Być może zabrakło mu tego mistrza albo tego kogoś, kto mu powie to, co powie. Rzut oka na forum. Dragon pisze, jako że w PRL-u horroru jarmarcznego nie było wcale, stąd taki był boom na te książeczki. Owszem, to o tym właśnie mówiłem i Galfred Dragon czasami szkodziły, Zew Krabów, Mania, momentami nie bardzo było wiadomo, co się dzieje, ale tak w ogóle to Guy po prostu miał taki styl. Ja nie wiem, czy troszkę mu nie pomagali jednak tłumacze. Mam taką hipotezę roboczą, którą za sekundkę udowodnię. I jeszcze Galfred Dragon, Wędrująca śmierć, to był po prostu Walking Dead, jak serial. No tak, ale serial to chyba jednak na podstawie czego innego był nakręcony, nawet na pewno. To pragnienie, symptom pragnienie 2, plaga. Otóż z obu tych tomów dowiadujemy się, że tłumacze chyba się nie poznali, a w każdym razie nie rozmawiali o tym, co tłumaczą, bo z drugiego tomu, chociaż w pierwszym dowiadujemy się, że przyczyną tragedii był wypadek ciężarówki ciągnącej pewną cysternę z chemikaliami, to z drugiej mamy takie niejasne podejrzenie, to nie jest wprost powiedziane, że to tak naprawdę coś innego się stało, jakaś inna cysterna, bardziej chyba związana z morzem, jakiś tankowiec może się... Ja przypuszczam, że tu jednak jakby sobie tłumacze ze sobą pogadali i ten od drugiego tomu wiedziałby, co jest w tomie pierwszym, to pewno by dostosował treść swojej, tej tłumaczonej przez siebie książki do tego, co się dzieje w tomie pierwszym. A tutaj przy pragnieniu możemy mieć pewne wątpliwości, czy panowie
Czy panowie się znali w ogóle i czy wiedzieli czy ten od drugiego tomu, no ten to wiedział, że jest pierwszy, ale czy ten od pierwszego wiedział, że jest drugi? To były te takie dziwactwa tamtych czasów. Tak, słucham cię. Marku, ja bardzo, bardzo niegrzecznie, ale wtrącę jedną rzecz, bo akurat wtedy tkwiłem w Warszawce, w tym towarzystwie fantom presowych, tłumaczy i tak dalej. Po pierwsze, używanie słowa tłumacze, tłumoki to może, ale nie tłumacze. To byli gówniarze, którzy właśnie skończyli anglistykę, nigdy w życiu nie czytali czasami żadnej książki, no może tam poza podręcznikami i tak dalej, ale znali angielski i dostawali książkę do przetłumaczenia i tłumaczyli książkę. To byli tacy ludzie wtedy, Marku. Ja się nie dziwię, że te książki są źle przetłumaczone, bo to tłumaczyli je gówniarze absolutni. Ludzie nie mający pojęcia w ogóle o języku polskim. Może znający język angielski, a nie znający języka polskiego w ogóle. O tyle, o ile się, że tak powiem, gdzieś tam wychowali w jakimś klubie studenckim może. To byli tacy ludzie, więc dzisiaj mówienie o nich tłumaczę, no to biedny ten facet był, no ale trafił na taki okres i na takich ludzi, no. No być może. W każdym razie, no właśnie, i ja się bardzo często zastanawiałem nad tym, na ile pewne winy, które się przypisuje Smithowi, to są rzeczywiste jego winy, a na ile tego złego zrobili mu tłumacze. Ja tylko tytułem anegdoty, to nie są te czasy, ale powiem, że pewne wydawnictwo, muszę teraz z tak zwanej ostrożności procesowej bardzo uważać na słowa, ale pewne wydawnictwo, wydając pewnego bardzo znanego pisarza, cieszącego się w Polsce wielkim, wielkim powodzeniem, czytanego w ogromnych nakładach, pozwoliło sobie podczas tłumaczenia jednej z jego książek, a ponieważ wydawano wszystko, co napisał, myślę, że jakby napisał przepis, zapisał gdzieś przepis na babkę piaskową, to również by to wydano w Polsce, więc ponieważ wydawano wszystko, cokolwiek napisał, czy to było dobre, złe, średnie, głupie, mądre, nieważne, cieszył się powodzeniem, więc wydawano. W związku z tym, ale ponieważ wydawano w pewnym określonym formacie i w pewnej określonej grubości, a jedna z książek tegoż autora była troszeczkę za gruba, to wycięto z tej książki kilkadziesiąt stron i wydano jako pełnoprawny utwór. Ktoś, kto nie zna kuchni tej wydawniczej, no przyjął ten tom jako kolejne mniej udane dzieło mistrza. To są praktyki, które ja nie wiem nawet jak do końca nazwać. Co więcej, i to też wiem, dokonano tej skrobanki, tego wyskrobywania tekstu z książki w sposób nieco, nazwijmy to, szukajmy słowa, mechaniczny. Czyli po prostu stwierdzono, że ten wątek jest mniej ważny, w związku z tym się go troszkę zuboży, skróci, bo i tak nikt nie zauważy, że on jest jakby troszkę za mało rozwinięty i może nie do końca konsekwentnie pociągnięty w książce. No tak działają wydawcy i to, proszę państwa, nie jest historia z lat, kiedy wychodziły książki Gaen Smitha w wydawnictwie Phantom Press, tylko to jest historia już z XXI wieku. Co prawda z początku, ale jednak z XXI wieku. No to nie wiem, Wiktorze, jak ty podchodzisz do tego rodzaju praktyk, ale to są jakieś rzeczy po prostu niebywałe. No po prostu niebywałe. Chociaż jestem jednak naiwnym człowiekiem, bo po tym, jak trafiłem na tom Werna, Tajemnicza Wyspa, z którego wycięte były wszystkie opisy, absolutnie, no może nie wszystkie, prawie wszystkie opisy, i ja się dziwiłem, że to jest tak
źle napisana książka. Ja ją pamiętałem z dzieciństwa jako niesamowitą przygodę. Już pominąwszy wszystko inne, że rzeczywiście nic się tak świetnie nie starzeje jak literatura w głowie człowieka, który coś czytał w dzieciństwie. Natomiast tu byłem kompletnie zaskoczony i dopiero po pewnym czasie uświadomiłem sobie, że jakiś geniusz, chcąc skrócić mękę młodego człowieka czytającego Tajemniczą Wyspę, wyciął wszystko, co jest niepotrzebne, czyli opisy. No to są działania, które być może jakieś osoby nazwą takimi zbawiennymi. Ja je uważam za kompletnie poronione. No po prostu. Wiktorze. To znaczy, to tak akurat dziwnie wygląda, bo akurat ten system, ogólnie mówiąc, zachodni, który wyrósł, że tak powiem, z kapitalizmu, gdzie poszanowanie własności było, no gdzieś było, ale się chyba skończyło. Współczesna ta cała kultura zachodnia bardzo przypomina komunistyczną. Jeżeli coś nam nie pasuje, to po prostu to wyrzucamy. Własność prywatna, to poszanowanie tego, że jakiś pisarz napisał coś albo malarz namalował coś, no przez to można wszystko wyciąć, skroić, nożyczkami, przystrzyc po prostu. To cenzura robiła komunistyczna, a dzisiaj to robi kultura zachodnia, ale również nasza, czyli europejska, europejsko-amerykańska. No piękny jest ten świat, cudowny. No, być może. W każdym razie rzut oka znowu na forum. Galfred Dragon... Rzucam, no, bo ciekawe wpisy dzisiaj są. Galfred Dragon, Pragnienie 1, to w mojej opinii top 10 Smitha. No tak, a zgadzam się. A jak z tomem drugim? Dalej Sebastian Sokołowski, Tłumacze kiepscy, ale okładki Lesa Edwardsa wspaniałe. Tak, tylko że w tym pierwszym wydaniu z tymi okładkami było różnie. Tam wchodzili różni graficy, bo na przykład w kolejnym tomie zatytułowanym Mania projekt okładki robił Radosław Dylis. A na przykład w Szatańskim Pierwiosnku, to moja ukochana okładka, naprawdę, opracowanie graficzne, dwukropek, pustka. Ktoś zapomniał po prostu wklepać. No tak, tak się wtedy robiło książki. Nieco szybko się te książki robiło. Ale tak, te okładki, ja powiem też... Okładki też się starzeją, ale wiem, że wtedy to były książki, które przyciągały jak magnes. W ogóle Phantom Press, wydający, przecież przypomnę, Phantom Press wydawał również, no chociażby Dune, cały cykl Dune Herberta, i to były książki, ja znam pewnego człowieka, który kupił cały komplet Dune, chociaż w ogóle go fantastyka naukowa nie interesuje, ale okładki tak bardzo mu się podobały, one były jeszcze tak przycięte z pewnymi elementami ilustracyjnymi, że one do dzisiaj stoją na jego półce, on do dzisiaj konsekwentnie ich nie przeczytał, ale to dla niego to jest coś przepięknego. No przyznaję, one jak na tamten czas, te złocenia wszystkie, to były piękne rzeczy. Przypomnę też, że Phantom Press, mówię, można wybrzydzać na to wydawnictwo, ale ono sporo dobrej fantastyki wydrukowało. No a tak jak cały czas od początku tej audycji mówimy, na polu horroru, bo tak się wtedy mówiło, no ewidentnie współzawodniczyło wtedy z Amberem. Amber poszedł, tak jak mówiłem na początku audycji, głównie w Grahama Mastertona, ale tam się jeszcze kilku innych autorów pojawiało, konsekwentnie go eksploatował, tego się naprawdę sporo wydawało i mam wrażenie, aczkolwiek przyjmę krytykę, że czegoś jednak nie wiem, że jednak Amber troszkę lepiej inwestował w tłumaczy, troszkę staranniej dokonywał redakcji,
zdarzały się wpadki, tu zmilczę o szczegółach, ale zdarzały się Jamberowi wpadki w tamtym czasie, natomiast chyba w tym tempie wydawniczym, w tym współzawodnictwie postawił jednak na pewną rzetelność. Mam wrażenie, że i to po raz kolejny właściwie jedziemy po tym Phantom Pressie w sposób nieprzyzwoity i to już jakaś mowa nienawiści się z tego robi. W związku z tym dajmy spokój, dajmy już spokój wydawnictwu, było jakie było. Powiem szczerze, że wtedy, kiedy ono padło na pysk, zbankrutowało, to ja jednak odczułem pewien żal, bo tak jak od początku dzisiejszej audycji mówię, zjawisko kulturowe ma to do siebie, że nawet jeśli czasami podsuwa nam coś mniej wybitnego, słabszego, to jednak w dalszym ciągu czujemy, że obcujemy z czymś nowym, z czymś, co warto eksplorować, warto to poznać, bo to niesie coś, czego nie było wcześniej. Dlatego zacząłem audycję dzisiejszą od tego, że horroru w PRL-u praktycznie nie było. I ten wybuch na początku lat 90., to powodzenie, to zachłystywanie, zaczytywanie się Smithem, to jest zupełnie zrozumiałe. Ale też mają rację nasi słuchacze piszący na forum, że to byłoby banalne i głupie tak naprawdę, gdybyśmy jechali po Gaen Smithie tylko dlatego, że to jest łatwe. Nie, nie. Darujmy sobie to, raczej szukajmy rzeczy fajnych. Jest też takie zjawisko, które się bardzo dobrze u Smitha pokazuje, że ta jego twórczość polegała, już wspomniałem o tym częściowo, na powiększaniu albo zwiększaniu możliwości różnych zwierząt, które znamy, czyli na przykład te kajmany wspomniane, czy te kraby, czy kolejny tom, to 13 w serii, Gaen Smith napisał tom, który nosi tytuł Węże. Znowu przeczytam taką zajawkę z okładki. Długie i zimne, śliskie i lśniące czekają na ofiarę. No, banał, ale przyciągał. To jeszcze coś przeczytam. Nieuchwytna, wędrująca śmierć, która wdziera się niepostrzeżenie do domów, garaży, sypialni. Zimne, nieruchome oczy gadów zabijających bez emocji. To wszystko, co układa się w sugestywną i oryginalną wizję współczesnego świata pełnego zagrożeń. Tak, no to była zajawka z węży. I cóż, no, tak się wtedy to robiło. Wiktorze, ale ja cię zapytam, ty wtedy byłeś człowiekiem warszawskim, sam to zresztą o tym wspominałeś. Jak się mówiło o tym nowym trendzie wtedy w Warszawie? No, bo tam wy oczywiście sami wybitni ludzie, śmietanka towarzyska, która czytała tylko wybitne dzieła oraz wybitną fantastykę, no to jak pojawiły się na rynku tego rodzaju książki, to co się działo? No bo wcześniej można było... Sekundę. Bo wcześniej można było tego nie zauważyć, nie przyjmować do wiadomości, że jest. No ale w końcu było. Jak już doszliśmy w tym naszym krótkim, takim bardzo pobieżnym przeglądzie do tomu 13, no a jeszcze mamy przed sobą kilka, no to się jakby trzeba zauważyć, że no, to się robi pewne zjawisko. I wtedy też to było na pewno zjawisko. To teraz... Opowiedz. Żeby uchylić rąbka tajemnicy pewnej, otóż trzeba na ten czas i na tamte wydawnictwa spojrzeć również z tej perspektywy. Panująca nam się wspaniale akurat partia PZPR sypała się w gruzy. Musiała również z tego żyć. Phantom Press było, że tak powiem, krową dojną Komitetu Centralnego. To było wydawnictwo zrobione przez komuchów po to, żeby zarabiali.
no bo składek już nie mało kto płacił, mało kto się do tego, więc trzeba było po prostu założyć wydawnictwo i sprzedawać. To było takie wydawnictwo. I, poczekaj, coś ci przerwę, tak. Bo zwróćcie państwo uwagę, że jednym z bardzo ważnych redaktorów w Phantom Pressie, kto był? Przez jakiś tam czas? Adam Holanek, on czy, może nie ważne, współpracował w każdym razie. A tu jeszcze krótki, znowu rzut oka, zanim cię znowu dopuszczę do głosu. Galfred Dragon, Radosław Dylis, którego wymieniłem, był nadwornym grafikiem Phantom Pressu. Okrutnie krzykliwe i jawnie tandetne, ale totalnie przyciągające uwagę były te okładki. Zgodzę się. I ten sam słuchacz. A tak a propos niczego, wykorzystując okazję, Delirium w Tarsis, to jest do ciebie, Wiktorze, czytałem 3 razy i pasjami uwielbiam. Świetna, wspaniała powieść. Wielkie podziękowanie dla pana Wiktora. Sebastian Sokołowski. Tak, ale... Dobrze. Ja bardzo łykam, jak wszyscy, bardzo chętnie komplementy, natomiast zdaję sobie sprawę, mam również świadomość pewnych rzeczy, które ja robiłem i co robiłem. Jak mówimy o okładkach, to ja przecież wyprodukowałem kilkadziesiąt okładek książek, które są taką tandetą dzisiaj, taką szmirą przerażającą, że mi tego nie wstydz po prostu zupełnie, bo w tamtym czasie starałem się bardzo, lepszych nie było, więc po prostu robiłem, co umiałem. Jak się pojawili lepsi, to grzecznie ustąpiłem pola, przestałem się tym zajmować i tak dalej. Natomiast jak oglądam te swoje wypociny, to mnie to naprawdę... Zresztą podobnie było z pisaniem. Wiele rzeczy, które napisałem, są taką tandetną smirą dzisiaj, że większość pisarzy wstydziłaby się po prostu coś takiego napisać, ale ja napisałem wtedy coś, bo to było moje życie, byłem na tym etapie rozwoju umysłowego i tak dalej, że pisałem, co umiałem i co przeżywałem po prostu. No i nie zawsze tak jest z wszystkim, nie? Poza tym jest kwestia, wiesz, jak mówiliśmy, Marku, o tej śmierze i tandecie, to wiesz, co mi chodziło po głowie? Chodził mi taki rzecznik prasowy, rzecznik stanu wojennego, niejaki Urban, po głowie. Otóż ten Urban, jako felietonista w polityce, był absolutnie genialnym, piekielnie inteligentnym felietonistą. Czytało się go naprawdę bez porównania lepiej niż jakiegoś Pasenta czy innych, którzy tam akurat spali swoje w tej polityce felietony. Był to wyśmienity facet, ale kiedy przesiadł się ze stołka na stołek i zaczął, on wiedział, że musi sprzedawać gówno, no więc sprzedawał je tak, jak się sprzedaje gówno. Że tak powiem, sam się upodobnił do tego gówna totalnie i taki już pozostał po prostu, bo to była jego ostatnia namiętność, że tak powiem, przekształcenie się. Później jeszcze stworzył tygodnik, który pewno był potrzebny na polskim rynku, ja nie przeczę, tylko sam, no tak. Sam Urban był po prostu Urbanem, jakoś nie potrafiłem się przestawić, jeśli nawet czasami pisał rzeczy słuszne, czy powiedzmy takie godne uwagi, no to mnie zawsze pozostawał w pamięci jako rzecznik prasowy rządu w latach 80. i jakoś nie potrafiłem się przemóc. Ale widzisz, a ja bardzo, bardzo faceta szanuję, że potrafi się na każdym miejscu znaleźć we właściwy sposób po prostu. Nawet na końcu, kiedy zaczął sprzedawać gacie, to też to robił dobrze, bo te gacie były dobre, te Urban styl jakieś i tak dalej. Sam je kiedyś nosiłem, bo z przyjemnością, że tak powiem, twórczość Urbana miałem we właściwym miejscu po prostu. O. Powiem ci tak, jak ktoś chce naprawdę coś fajnego przeczytać Made in Urban, no to niech sięgnie po jego publicystykę z lat 70.
to przynajmniej wiadomo, co człowiek czyta, i wtedy to powiedzenie Wiktora o tym, że to był inteligentny człowiek, który wiedział o co chodzi, nie tylko potrafił pisać, ale wiedział, o co w pisaniu chodzi, no to wtedy to się potwierdzi, a później to było tak sobie. No, mówię jako człowiek uprzedzony. Nawet wiesz, mówię jako człowiek Marku, uprzedzony i należy mnie słuchać za bardzo. No, tak. Marku, bardzo podobnie jest z literaturą, po prostu ludzie piszą, ja mam wielki szacunek dla ludzi, którzy w ogóle piszą, jeszcze w dodatku, nie wiem, przy tym co wymieniałeś, seria, Boże, ja bym się śmiertelnie zanudził, N2, jakiś tytuł drugi, dwójka, trójka, następnie tą i tak dalej, przecież to jest... A jednak ile trzeba mieć samozaparcia, ile dyscypliny być może, żeby umysłowej, żeby dalej ciągnąć tą rozsypującą się bryczkę. To jest fenomen pewien, fenomenalność naprawdę tego, no. Wiesz co, najpierw zacytuję z forum, a później coś powiem. Sebastian Sokołowski. Jeżeli dobrze pamiętam, to za cykl Duna, o którym wspominałem, Phantom Press dostał nagrodę Śląskiej Fantastyki, Śląskiego Klubu Fantastyki, za najlepsze okładki roku. Myślę, że całkowicie zasłużenie. A kolejny wpis, Mysterious Stranger. Zacząłem kupować powieści grozy w wieku lat, 12 lat na dworcowych straganach. O, ja też. Tylko lat miałem trochę więcej. Miałem potężną kolekcję, z czego Phantom Press zaspokajał moją potrzebę dojadania między prawdziwymi ucztami. Fajne czasy były. Zgadzam się. A mam tu teraz... sam sobie oraz troszkę tobie, chociaż tobie trochę mniej, chyba bardziej sobie w tej chwili wbiję kolec w tyłek, bo powiedziałeś ważną rzecz, że on to pisał kolejne tomy. Prosta konstatacja brzmi w ten sposób. Gdyby nie było popytu, to by nie pisał kolejnych tomów, bo by nikt mu tego nie drukował. Znaczy się, tam gdzie wydawał, było ssanie na tego typu literaturę. Nie wiem, czy podobne jak w Polsce. W Polsce też się pokazało ssanie. Co więcej, cykl Sabat, który jest takim cyklem pobocznym w stosunku do tej serii, o której dzisiaj mówimy, to cztery tomiki, które wyszły w Polsce. Ten cykl Sabat o takim... A dobra, już nie mówmy, to taki nazwijmy to, właśnie mi się posypała się górka książek, stąd ten hałas, jeżeli było słychać, więc o takim człowieku do zadań specjalnych, ale paranormalnych zadań specjalnych, to ten cykl Sabat, wiem, że jeden z tomów był pisany prawie na rynek polski, czy w każdym razie pod mocną presją tego, żeby to zostało napisane i wydane właśnie w Polsce. Czyli podsumowując, kapitalizm, jakkolwiek go oceniamy, czy go lubimy, czy nie, przy wszystkich swoich wadach i wrednościach ma jedną zaletę, weryfikuje pewne rzeczy. Ta weryfikacja nie jest niestety taka uniwersalna i świetna, bo on weryfikuje portfelem, tym, co ludzie chcą czytać, a nie tym, co może niektórym wydawać się dobre, złe, wartościowe, niewartościowe. Takich niuansów kapitalizm raczej nie uznaje. Raczej... Mam uwagę. Jasne. Mam uwagę, Marku, w tej materii. Otóż powiedziałeś, że gdyby nie było rynku, to by się pewnych rzeczy nie robiło. Otóż są umysły, są pisarze i malarze i muzycy, którzy robią coś dla siebie, a nie dla rynku. Postawię tutaj wysoko poprzeczkę, bo Stephen King pisał namiętnie jak opętany również wtedy, kiedy mu nie wydano niczego i nie wydawano niczego, o czym żeśmy mówili, omawiając jego biografię, gdzie wbijał na gwoździu, na strychu, na gwóźdź nakładał odmowy wydania, ale on pisał. Rynku nie było,
amatorów nie było, nikogo nie było, kto by chciał czytać, a rynek go zweryfikował, nie rynek go zweryfikował, miał farta, miał fuksa. Tylko dzięki fuksem trafił na rynek i tam się okazało, że się sprawdzi. Ja tylko przypomnę pewną działalność Napoleona, który bardzo często pytał, czy poszczególni jego żołnierze, czy kandydaci na generałów, czy mają szczęście, bo przecież są dobrymi generałami, znaczy dowódcami to okej, ale czy szczęście mają w życiu? I to był jeden z tych aspektów, który brał pod uwagę. A propos tego szczęścia, nieszczęścia, zwróć uwagę na jedną rzecz. W przypadku Stephena Kinga, jak on już zaskoczył z pierwszą książką, to już później nie było w jego życiu takich momentów, że nie miał ssania od wydawców. Właściwie wszystko, co napisał od pewnego momentu, było wysysane. No ale już miał 40 lat chyba. Nie. Był młodym człowiekiem. Natomiast jego książki zaczęły się ukazywać w latach 70. Pozdrawiam 40-latków. Nie. Był młodym człowiekiem. No niestety, ja mam świadomość i swojego wieku, i to, że 40, wiesz, ja wiem, że teraz jest taka moda, że są w dalszym ciągu 60-latkowie, którzy mówią, że są młodzi. Ja wierzę, że duchem to na pewno. Ja sam do dzisiaj mam pewno duszę 20-latka, ale z tym ciałem bywam dłe czasami. Więc wmawianie mi, że 40-latek jest młodzieńcem, to jest duża odwaga. Natomiast, że czuję się jak młodzieniec, w to jestem w stanie uwierzyć. A wracając do Stephena Kinga, to było też tak, że on, kiedy tak pisał opętańczo i nie przejmował się tymi drukami kolejnymi, które nadchodziły z poszczególnych czasopism groszowych, to on wiedział wtedy, że jest na dorobku. On wiedział wtedy, że musi się starać, musi produkować kolejne opowiadania, kolejne jakieś swoje powieści, bo on musi, zarzuca ten spławik, ten haczyk i patrzy na ten spławik, czy w końcu ktoś tknie tego robaczka na haczyku, czy nie. I w końcu ktoś zaciąga, znaczy najpierw robaczek został konsumowany i on wtedy przyciął. Tak to wygląda. Natomiast Gavin Smith, ja nie znam niestety, w przeciwieństwie do Kinga, jakie były jego początki, natomiast mówimy teraz o czasach, kiedy on już był... Inaczej, spojrzyjcie państwo, no, gdzieżby inaczej, gdzieżby indziej, a do Wikipedii. Ile ten człowiek różnych książek napisał? Ja już pomijam horrory, ale napisał jakieś powieści wojenne, erotyki, czy wręcz półpornografię, i w ogóle produkował książki naprawdę na dużą skalę. Był taki moment, jeśli spojrzycie sobie państwo na to, ile on książek w ciągu życia napisał, ile zostało opublikowanych, to będziecie państwo zadziwieni. To nie był Kraszewski, ale naprawdę był na dobrej drodze. Czyli ja nie wierzę, że to powiedziałem, że ktoś pisze i publikuje wbrew wszystkiemu. Nie. Musiał być rynek i musieli być czytelnicy, skoro on miał okazję pisać te rzeczy. I też nie uwierzę, że facet musiał być kompletnym, skończonym grafomanem, jak niektórzy to starają się przedstawiać, tylko szczęściu zawdzięcza, że tam mu wydawano. Nie, tak to nie działa. Musiało być coś w tej prozie, że ona po pierwsze sprzedawała się w tym obszarze anglojęzycznym, a te doświadczenia polskie były tylko echem tego, co się działo w tej sferze anglojęzycznej. Myśmy to po prostu, już o tym zjawisku mówiliśmy, więc nie powtarzajmy, myśmy po prostu niejako przejęli tego autora. No skoro jest tam znany, skoro tak publikuje, to u nas publikować też może. Co więcej, okazało się, że na tamte czasy to był dobry strzał ze strony wydawnictwa. I cóż tu wiele drążyć temat, no po prostu. Gavin Smith trafił w swój czas, ale to nie był niszowy autor. To ważne, żeby to podkreślić. Wiktorze.
No, ja bym chętnie to podkreślał, bo po prostu wszyscy ludzie mają te swoje, tak samo jak wszystkie laski, 5 minut w życiu, jak motylki, nie? Chwila, kiedy jestem urocza i piękna, nie? I ta chwila tego, jeśli on ktoś wyłapie taki moment, tak jak generał, właściwą wojnę, bo tak jak już żeśmy mówili, ilu genialnych generałów, o ilu genialnych generałach nigdy żeśmy słowa nie usłyszeli, tylko dlatego, że się nie załapali na żadną wojnę. Po prostu. I tak samo pisarze po prostu byli. Wielu ludzi pisało, nigdy się nie załapało na popularność, na jakieś, albo mieli chwilę. Są tacy, którzy trafiali dokładnie w dziesiątkę ze swoim życiem, albo życie im trafiło. Tak jak na przykład u nas w Polsce Stanisław Lem. Stanisław Lem trafił, nieważne, że był wybitnie inteligentny, wybitnie dobry i w ogóle wiele rzeczy ten. Po pierwsze się bardzo dobrze rozwijał, nie? Ale też również miał farta nieprawdopodobnego, że jego życie biologiczne trafiło we właściwy moment, kiedy akurat kultura, kiedy postrzeganie, kiedy pierwsze próby podbijania kosmosu, że tak powiem, technologia i tak dalej, te wszystkie rzeczy się pojawiły mniej więcej w jego życiu. Wszystko się wiele rzeczy się zaczęło. No i on po prostu stał się taką standardową flagą, bo miał farta po prostu, a wielu ludzi po prostu nie złapie tego momentu. I być może po prostu noga im się obsunie z trampoliny i już nigdy nic większego, lepszego nie napiszą, a mogliby pisać, gdyby nie to, że nie mieli farta, nie? Śpieszę cię poinformować, że mam stronnika, Sebastian Sokołowski napisał: podstawowa zasada ekonomii, Marku, popyt czyni podaż i to wszystko, czyli coś jest jednak w tym, co mówię. No, cieszę się, że znajduję zrozumienie. Galfred Dragon śpieszy z informacjami. Smith był urzędnikiem bankowym. Amatorsko pisał artykuły i opowiadania. Nie mam takiej wiedzy, znaczy ja może nie kwestionuję, natomiast ja myślę, że to w takim razie miał dużo, jak to powiedzieć, to był jakimś takim rodzajem człowieka opętanego pisaniem, skoro potrafił godzić pracę w banku z taką ilością produkowanych przez siebie tytułów. To wymaga pewnej, między innymi dyscypliny w pisaniu, pewnej systematyczności, pewnej, no, takiego przekonania, że to, co się robi, jest warte poświęcenia, warte tego, żeby ten swój teoretycznie wolny czas poświęcać temu właśnie. No to myślę, jakiś daje rys tego autora, po prostu. Ja się nie zgadzam z tym gloryfikowaniem popytu. Ja rozumiem, że on jest i on bardzo często jest piekielnie pomocny, piekielnie potrzebny i tak dalej, ale chciałbym zwrócić wszystkim uwagę również, że na Van Gogha nie było popytu. Absolutnie żadnego. Ale Wiktor... A mimo to robił swoje. Ale nie przekonujmy się co do tego, bo ja daleki jestem od twierdzenia, że popyt jest miarą wielkości literatury, że albo nawet jakbyś innych wniosków. To jest proste przełożenie, bo mówimy często, jak to możliwe, że takie, no sam to czytałem, jak to możliwe, że takie powieścidła ten Gian Smith pisał i kto to w ogóle, jak to można wydawać? No on je pisał, ponieważ było na to ssanie rynku. Gdyby nie było, to by nie pisał. No to czy ja mogę to jakoś bardziej prosto wyłożyć?
I to nie świadczy o niczym, ani o jakości tej literatury, ani o tym, że to była literatura słaba, ani że była wielka. O tym tylko świadczy, że było zapotrzebowanie na taką literaturę. Niczym więcej tego obudować nie można. Ale to jest pewien wskaźnik, że jakaś tam grupa ludzi była tymi powieściami, tymi opowieściami, tymi historiami zafascynowana, bardziej, mniej, no nieważne, była. Ja nie przekonuję ciebie, Wiktorze, w tej chwili, że ekonomia miarą rozwoju czy też postępu literatury. Raczej zwracam uwagę, że łatwo się jest zagalopować w takich twierdzeniach, że o, jakiś kupek pisze coś. Zauważmy, ja bardzo uważnie śledzę komentarze w różnego rodzaju portalach. Między innymi w Lubimy Czytać, ale w wielu innych. Mówiłem już kiedyś o tym. Łatwość, z jaką padają tam sądy ocenne, nie umotywowane niczym innym poza tym, że mnie się wydaje, jest dla mnie w jakimś tam stopniu przerażająca. Bo co innego, jeśli ktoś powie, że ta książka nie podoba mu się i tu wymieni x powodów, albo podoba mu się i tu też wymieni x powodów. Natomiast zbyt często trafiam na coś takiego. Ta książka mi się nie podoba, bo mi się nie podoba. To jest słabe po prostu. To jest, obojętnie jakiej książki dotyczy, to jest słabe. Lubię umotywowane, uzasadnione treści. I ja mam bardzo często wrażenie, że troszeczkę to pod takim owczym pędem, jeżeli ktoś tam na przykład napisze, a ten i ten autor jest słaby, to później już niektórzy wydaje im się, że to nie wypada napisać, że ja mam inne zdanie, że mi się to podoba. To napiszę, no tak, też mi się nie podobało, chociaż później wracam do domu i czytam następny tom i następny, ale ponieważ żeby intelektualnie źle nie wypaść, to napiszę na jednym czy drugim portalu, że to słabe jest, głupie i w ogóle się mi nie podoba. Trochę też tak działa współczesny rynek, więc on czasami oszukuje, bo czytamy na przykład, że jakaś książka jest słaba albo się nie podoba, po czym wydawca raportuje, że ma takie sprzedane nakłady, jakich nikt by się nie spodziewał. Czy to paradoks? Nie, to nie jest paradoks. To jest po prostu działanie współczesnego rynku i mediów, nazwijmy je dla potrzeb tej audycji społecznościowymi, chociaż tak nie do końca. W mediach społecznościowych nie do końca jesteśmy sobą. Czasami jesteśmy tymi, za których chcemy uchodzić. I to też fałszuje pewien obraz, który dostajemy, chociażby odnośnie literatury. Marku, ja ci zwrócę uwagę, że ja bardzo niechętnie wypowiadam się w ten sposób, czy mi się coś podoba, czy mi się coś nie podoba. Z bardzo prostego powodu. To, czy mi się coś podoba, czy nie podoba, to jest ważne tylko dla mnie. Dla mnie jest ważne, nie dla ogółu czytelników, odbiorców, że tak powiem. Dla mnie jest to ważne. Tak się porobiło, że wszyscy ludzie uważają, że to, co dla mnie jest ważne, jest również ważne dla wszystkich naokoło. I dlatego się tak wypowiadają, że oni tego nie, bo nie. A co to gówno mnie to obchodzi? Czy na przykład jakaś książka się mojemu przyjacielowi Sokołowskiemu podoba, czy nie? To jest jego sprawa, prywatna, absolutna, tak samo jak garnitur, który wkłada, albo skarpetki. A poczekaj, no. To co ci przeczytam, Sebastian Sokołowski, a ja się nie zgadzam z Wiktorem, to żebyś już mógł narzekać, a ja się nie zgadzam z Wiktorem odnośnie popytu. To zapotrzebowanie generuje sprzedaż, a nie jakość literatury. To jest jeden spis, ale poczekaj, zanim odpowiesz, przeczytam, bo to są ciekawe informacje o Gianie Smithie. Galfred Dragon pisze,
W 1974 roku dostał kontrakt o Gajan Smithiem na powieść o wilkołaku z wydawnictwa Nel, taki elfer. I tam sporo książek swoich wydał. Od powieści Noc Krabów, która była wakacyjnym hitem sprzedaży, nie musiał już pracować. Utrzymywał się z pisania horrorów. No to teraz, Wiktorze, a propos tego popytu, sprzedaży i jakości. Nie, no wszystko się zgadza, no Bożesz mój, no jak gdyby nie piekarnie, gdyby nie żarcie, to byśmy pozdychali, więc po prostu skoro jest popyt na żarcie, to my żyjemy dzięki temu, nie? No i tak dalej, tak samo jest z kulturą po prostu, tylko że stawianie popytu jako motoru napędowego czasami jest bardzo słuszne, ale niestety chciałbym wam powiedzieć, że to nie popyt, jakby to powiedzieć, nie popyt pcha postęp technologiczny do przodu, gdyż technologie są wymyślane bez popytu. Oczywiście one uwzględniają, że może być na to zapotrzebowanie, ale w trakcie powstawania jakiejkolwiek technologii ona dużo, dużo, dużo daleko wyprzedza to. Nie ma tego sprzętu na rynku, nie ma tej idei na rynku. Jest tylko szansa na to, że znajdzie popyt i tak dalej. To jest kwestia wyczucia i to się robi. To się robi po prostu. Wiadomo było, na telefony komórkowe popytu nie było, bo ich na świecie nie było. Ale ktoś, kto je wpadł na ten pomysł, dobrze obliczając, że tak powiem, to, co ludzie potrzebują, tendencje, że tak powiem, naszego rozwoju, postanowił ten produkt produkować. Nie wcale z popytem nie miało to nic wspólnego. To była nadzieja na popyt. Oczywiście się udało, popyt, komórki znalazły, oczywiście bez nich dzisiaj się nie możemy tego, ale czy my wiemy, co wymyślają w tej chwili różne pojeby na świecie, z czym kombinują? Oni kombinują i coś wymyślą, za chwilę wymyślą nowe rzeczy, o których my pojęcia nie mamy, a nigdy nie możemy powiedzieć, że na to był popyt. Tego jeszcze nie ma. No, w związku z tymi pojebami to już możesz być pewien, że nasza ulubiona pani wpisze znowu, że znowu przeklinamy w audycji, tak. No więc tak, to miejmy tego świadomość. Ja jeszcze przeczytam, dokończę informację Dragona. Smith rzucił bank w 76 roku, no bo już się zajął tylko i wyłącznie pisaniem. Ale ja wrócę, bo ja mam takie wrażenie, że poszliśmy w ogóle gdzieś jakąś taką na manowce, boczną ścieżką w ogóle, która nie wiadomo dokąd prowadzi, bo mówimy długo, ale chodzi tak naprawdę o to, że popyt, to, że ludzie kupują książki, jest miarą pewnego sukcesu autorskiego, to, że to się, że te historie się sprzedają. Co więcej, jeśli czytelnicy wracają do autora, no to jest jego sukces. Ale nikt w tej audycji, ani nasi, Wiktorze, ani nasi słuchacze, ani ja nie powiedział tego, że popyt jest miarą literackości czy też wielkości literatury. Nie. To czasami są zupełnie inne ścieżki. Czasami się zbiegają, paradoksalnie czasami się zbiegają, a czasami nie. Czasami, tak jak z tym twoim Van Goghiem, trzeba na odkrycie pewnej literatury poczekać. No, takim sztandarowym przykładem jest Bruno Schulz. Kto tego faceta czytał przed wojną? W ogóle, kto tam Schulz? Okazuje się, że minęły lata i dzisiaj to jest autor, no, przy którym niektórzy ziewają, ale to jest w dalszym ciągu autor, przy którym niektórym kapcie spadają z nóg. Więc on nie odniósł sukcesu wielkiego literackiego, ale jednak
czas zweryfikował to wszystko i się okazuje, że jednak odniósł, tylko o tym nie wiedział, nigdy się o tym nie dowiedział. Ale chyba czuł, że tworzy coś ważnego, wielkiego. Literatura to w ogóle jest niesprawiedliwa pani. Bardzo niesprawiedliwa i... No, ale tak naprawdę zastanawiam się, co ja bym miał w tej chwili mądrego albo głupiego powiedzieć. No, tak jest. No właśnie, o tej dziewczynce powiedziałeś, że to taka pani. No tak, niestety. W pewnym momencie przecież rozmawialiśmy o szczęściu. Ty to powiedziałeś, o szczęściu. Że tak, że dokładnie tak jest. Czasami gdzieś tam w jakimś niszowym wydawnictwie, w jakimś self-publishingu wychodzi coś, co jest naprawdę znakomite. Ale kurna, nikt o tym nie wie. I czasami przez jakiegoś badacza literatury po 30 latach jest odkrywane i wszyscy mówią: o rany, jakie cudowne, jakie wspaniałe, jakie wielkie. Jakżeż myśmy mogli tego nie zauważyć? No jakoś tak się porobiło, że mogli nie zauważyć. I odwrotnie, czasami książki, które dzisiaj, już pomijam literaturę taką popularną, czasami zwróćcie państwo uwagę, książki, hity po latach okazują się nic nie warte. Książki na przykład z PRL-u, którymi nie będę wymieniał tytułów, żeby nikomu krzywdy nie robić, ale polski... Nie, broń Boże. Ja rozumiem, że ty tęsknisz do takiej audycji, w której się wyzywaliśmy. Ja postaram się taką zorganizować, ale to musimy ustalić, czego ja nie lubię albo czego ty nie lubisz i wtedy ta pani, która pisze, że używamy brzydkich słów, będzie miała pole do popisu, bo wtedy dopiero będziemy wyzywać. Natomiast nie chodzi o takie książki, które były niesłychanie popularne w latach 70. albo 80. Były hiciory, po które ustawiały się kolejki przed księgarniami. Dzisiaj tych książek nikt nie pamięta, tych autorów nikt nie pamięta. Czasami pamięta niektóre ich książki, ale na pewno nie te, po które ustawiały się kolejki w latach 70. czy 80. No tak to już jest. Dzisiaj się ustawiają takie same kolejki, proszę ciebie, jak się dostanie Nagrodę Nobla Literacką, a za 5 lat już nikt tego nie będzie czytał przecież. No też prawda. Wiesz co, myślę, że nie ma co przedłużać tego wątku. To, że literatura to niesprawiedliwa pani, czy też dziwka, jak powiedziałeś, to myślę, że dla naszych słuchaczy jest rzecz oczywista. To taka oczywista oczywistość, że tutaj nie ma sprawiedliwości. Dlatego ja tak bardzo lubię buszować w niszach, czyli szukać książek właśnie takich gdzieś wydawanych w niszowych wydawnictwach, bo tam czasami... Nie mówię, że to jest reguła, ale tam czasami się pojawiają perełki. Pojawiają się rzeczy, które co prawda nie trafiają do wszystkich księgarni, nie są rozchwytywane w każdym empiku, ale tam się pojawiają rzeczy po prostu niesamowite. I nikt o nich, no może nikt, to taka figura retoryczna, ale bardzo mało ludzi o nich wie po prostu. I szkoda, ten rynek w tej chwili literacki bardzo się zatomizował. Dzisiaj wychodzą książki w jednej części kraju, o których druga część kraju nic nie wie. To mnie bardzo dziwi, że ludzie nie mają nawyku, przynajmniej niektórzy ludzie, nie mają nawyku przeglądania internetu. Cała ich aktywność w zdobywaniu książek polega na tym, że się wchodzi na stronę Empiku i szuka, czy taka książka jest. A ona nie zawsze tam jest, bo Empik ma swoje warunki, nie wchodźmy już w ten temat, ma swoje warunki i nie wszystkie książki dostają się do Empiku. Czy to oznacza, że tych książek nie ma? Powiem tak, wręcz przeciwnie, jest cała masa niszowych wydawnictw. Jeśli słowo niszowy kogoś obraża, to zmienię je. Jest cała masa małych... Cudowne słowo. Tak, moim zdaniem też, ale niektórych może to obrażać, więc zmienię. Małych wydawnictw, takich mało zasięgowych, które drukują rzeczy absolutnie wspaniałe.
miejmy świadomość tego, że tak wygląda rynek literacki. W związku z tym takie puszenie się, mówię, to jest dobre, to jest złe, my czytamy na przykład tylko Twardocha, albo my czytamy, notabene bardzo dobrze, że czytają Twardocha, ale my czytamy na przykład tylko Olgę Tokarczuk, albo i tak dalej, to nie są dobre ścieżki. Buszujcie państwo po niszach, buszujcie państwo w internecie, szukajcie małych wydawnictw. Zdajcie sobie sprawę, że w Polsce są setki, jeśli nie tysiące wydawnictw. Niektóre z nich drukują foldery reklamowe, to inna sprawa, ale są... To spora to są wydawnictwa książkowe, które coś tam drukują. Spojrzyjcie, co drukują. Naprawdę, tam się pojawiają perełki. Możecie również posłuchać bibliotekarium, wtedy się dowiecie, że jest na przykład taka książka jak Ewangelia według Węgorza na przykład, albo inne takie ciekawe książki, o których gdzie indziej byście nie usłyszeli. Na przykład, to prawda. Wiktorze, ja myślę, że już w tej chwili mocno zmęczyliśmy naszych słuchaczy, ale to jeszcze nie koniec audycji, tylko to jest w tej chwili na odtrutkę od nas dobry czas, żeby pojawił się Tomek Fons i jego felieton. Artysta i wola tłumu. Przed dobrymi kilkoma laty podczas jakiejś dosyć głębokiej dyskusji, zadumy, znajomy zaczął zastanawiać się nad sensownością istnienia, czy też powodem uwielbienia jakiegoś rodzaju muzyki powszechnej. Jemu chodziło chyba o jakieś techno, ale takie prymitywne, proste, umpa-umpa, jak to się czasami mówi. Może coś w kontekście breakdance'u, no nie pamiętam dokładnie, zresztą nie znam się na tego rodzaju twórczości artystycznej. W każdym razie znajomy wyraził zdziwienie, że ludzie mogą tego rodzaju, no, niskich lotów, twórczość, no, akceptować, słuchać, że przecież tam w tym nic nie ma, no, co oni w tym widzą, czemu oni tego słuchają, czemu oni do tego tańczą, czemu oni się do tego bawią, no. Taki rodzaj zdumienia wyraził, na co ja odparłem, no dobrze, a ty tę wódkę pijesz, bo ci smakuje? No i tak to, proszę państwa, jest, że my, przyjmując różne, no, treści, czy to kulturalne, czy pokarmowe, nie zawsze mamy na celu doznania estetyczne, doznania smakowe, doznania, no, wyższych lotów. Czasem chodzi o efekt, o uzyskanie jakiegoś stanu, umysłu, stanu, no, doznania innego rodzaju. I to też, myślę, trzeba mieć na uwadze. Tymczasem analizując literaturę, wydaje mi się, że za bardzo, za mocno skupiamy się na, no, pewnej powierzchowności, pewnej wartości, jak to by powiedzieć, logicznej, tak? Na narracji, na być może jakiejś metaforze, którą autor zawiera, na tej szeroko rozumianej estetyce. No i autor wchodzi w pewien dialog, czasami akademicki, w pewne takie, no, wartości wyższe, pewną poprawność. Czytelnik masowy tego oczywiście nie rozumie, nie przyjmuje, nie kupuje. Autor czuje się oburzony, odczuwa rodzaj wyższości moralnej i, no i oczywiście domaga się, no, jakiejś refundacji swych wysiłków, najczęściej za pieniądze publiczne, no bo przecież nie za, no, komercyjny zysk, no bo przecież tymże gardzi i ten uważa za rodzaj wręcz poniżenia. A tymczasem gdzieś obok ludzie pokroju Coelho, Dana Browna, czy też szerocy, bezimienni autorzy powieści romantycznej, erotycznej, pornograficznej ostatnio, no, zbierają pieniądze, których tamci nie wzięli, tak? Przypadkiem gdzieś tam po znajomości dorywając się do wydawnictw i zyskując mniejsze lub większe uznanie, mniejszą lub większą sprzedaż, a nawet dochody z różnego rodzaju ekranizacji. Kiedy więc zastanawiacie się państwo, czy też koledzy właśnie w audycji rozważają temat, jak to jest, że powieść być może niskich lotów, być może masowa, no, prymitywna, jak rozumiem, no ja akurat dzisiejszego autora specjalnie nie znam, ale takie tutaj informacje gdzieś tam, no, otrzymałem. Dlaczego ta powieść zyskuje uznanie? No może właśnie dlatego, że w jakimś sensie odwołuje się do
no, potrzeby szerszego odbiorcy, pobudza jakiś rodzaj doznania, niekoniecznie estetycznego, no może właśnie, nie wiem, strachu, może nawet jakby to chciał Iron Idem, grany przez Wilhelmiego w adaptacji, w szulkinowej adaptacji Wojny Światów. Być może właśnie im powieść, im show jest głupsze, tym odbiorca czuje się mądrzejszy i o to dokładnie chodzi. Czasem to również stanowi wartość. Ludzie generalnie lubią czuć się od kogoś, od czegoś mądrzejsi. Niektórzy w związku z tym decydują się na posiadanie dzieci, inni dla pewności wolą jednak kupić sobie pieska i czują się generalnie jakoś tam lepsi. A inni czytają może prymitywną literaturę, odbierają prymitywne show. I to trzeba, proszę Państwa, uszanować. No oczywiście można kłócić się, można czuć swą wyższość moralną, tylko nie wiem, kto i co miałby na tym zyskać. Snobizm też jest pewną pułapką. Nie znaczy to oczywiście, że nagle teraz wszyscy musimy produkować treści no prymitywne. No, jak to mówią, nie dyskutuj z głupcem, bo ściąga cię do swojego poziomu, gdzie wygrywa jako bardziej doświadczony. Nie. Trzeba tylko mieć świadomość, że pewne mechanizmy działają trochę inaczej, niż byśmy chcieli. Ja na przykład nie lubię psychologii poznawczej, nie lubię analizy w ogóle ludzkich zachowań na tym poziomie logicznym, bo on jest zawsze zbyt płytki. Ludzkie zachowania, mechanizmy rządzące społeczeństwem są dużo głębsze i dużo mniej oczywiste, niż by się chciało miłośnikom analizy logicznej. Ale no nie znaczy to, że mamy się jakoś myśli wyzbywać, czy to z twórczości, czy z własnego przeżywania. Jak to kiedyś powiedział, napisał bodaj Piotr Bratkowski z Newsweeka, przytaczając przypuszczalnie innego myśliciela, napisał coś takiego, że owszem, możemy czytać klasyków filozofii, możemy nawet przyznawać się przed ludźmi, że ich czytamy, ale na wszelki wypadek warto od czasu do czasu dodać, że robiliśmy to podczas pobytu w toalecie. Zacznę od... Właśnie sprawdziłem, czy włączyłem mikrofon, bo to moje ulubiona pomyłka, kiedy leci felieton Tomka, to wyłączam mikrofon i później mówię długo i słyszę szept w słuchawkach: mikrofon włącz! No więc tym razem udało się, włączyłem. I zacznę od przeczytania tego, co się na forum dzieje. Sebastian Sokołowski. Tak podejrzewałem, że to nazwisko i imię nie jest mi obce. Chciałem tylko podprowadzić pod pewne rzeczy. Cytuję, ja to bym nawet był w stanie reaktywować okolice strachu, no bo to właśnie przemawia do nas redaktor naczelny czasopisma, które o grozie polskiej i nie tylko polskiej, a tej grozie się bardzo, bardzo dobrze przysłużyło. Okolicę strachu, gdyby pan Wiktor jednak napisał opowiadanie, o które wraz z Martą Sobiecką, od razu powiem, która też działała w tym tytule, pana cisnęliśmy. I popyt tutaj jest, spokojnie. Ja od razu powiem, że kiedy mówiłem o tych mniejszych wydawnictwach, o pewnych niszach, to właśnie między innymi miałem na myśli okolice strachu. Zajrzyjcie Państwo na stronę tego czasopisma, w ogóle tę stronę, okolica strachu. Zobaczcie, ile tam jest książek, których nie znacie. Jeśli interesujecie się grozą, jeśli jest Wam to miłe, no to zerknijcie tam po prostu. Tam jest pełno rzeczy, po które warto sięgnąć. No i już, no co ja tu będę wiele mówił. Klawiaturę w dłoń i zerknijcie tam po prostu. I to wszystko, Wiktorze. No ja jeszcze chętnie nawiążę do felietonu Tomka, bo jak on tam mówi o tej literaturze bardziej górnolotnej oraz takiej, siakiej i owakiej, to tak mi muzyka mi zagrała w uszach, bo tak uświadomiłem sobie, że ja przez całe życie strasznie uwielbiałem chorały gregoriańskie, tylko tak się dziwnie składa, że dzisiaj na starość to ja nie wiem, jakie pokolenia tego słuchają, to ja słucham takiej z komputera, słucham takiej kapeli Ghost na przykład. Z dużą, dużą, dużą przyjemnością, chwaląc sobie równocześnie, że niespecjalnie znam angielski, bo chyba tam nie ma tu nic do słuchania.
jeśli chodzi o treść, ale jeśli chodzi o, o muzykę, o, rewelacyjnie dobra, cały czas, cały czas. To ja tu jeszcze zacytuję, co panowie powiedzą o wydawnictwie Vesper, pyta Mr. Stranger. Bardzo dobrze, że jest. Bardzo dobrze, że jest. Ja w ogóle... Ja mam jakieś takie, wiecie państwo, coś mi się w głowie poprzestawiało. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle mi się poprzestawiało. Ja w ogóle zawsze z jakimś takim entuzjazmem, może nadmiarowym zresztą, reaguję na to, że powstało jakieś kolejne wydawnictwo, że robi coś, że dzięki temu jakaś kolejna powieść, jakaś kolejna książka trafia do nas. Nie usłyszycie państwo chyba ode mnie, że jestem zmartwiony tym, że powstało jakieś wydawnictwo. To, że jest Vesper i to, co on wydaje, znowu, to jest świetna okazja w tej chwili, żeby kliknąć, żeby puknąć w kilka klawiszy i wejść na stronę Vespera i zobaczyć, ilu książek stamtąd państwo nie znacie. To kolejne miejsce, które warto odwiedzić. Tam są pewne klasyki, które warto poznać, ale są też rzeczy, które są czymś nowym, czymś, co warto poznać. No, Marku, być może również jesteśmy świadkami, również w naszych audycjach w tej chwili jesteśmy świadkami być może powstawania, wykluwania się jeszcze nowego wydawnictwa, które jeszcze wiele nie wydało, natomiast wydało tą książkę, którą żeśmy omawiali, Nie otwieraj, na stronie Sigma, antologia opowiadań naszych przyjaciół, taką też grozową, niesamowitą. Tak, jeśli się to nawet nie... Jeśli się to nawet nie przekształci w wydawnictwo pełnoformatowe, to tak. Świetne jest to, że są ludzie, którzy z jednej strony potrafią pisać, z drugiej strony potrafią puścić to, co napisali do ludzi. Bo książka zaczyna istnieć wtedy, kiedy ma odbiorców. No to truizm, banał. Ale tak jest. I jeśli książka może być najwspanialsza, ale jeśli nie ma odbiorców, no to sorry, ale ta książka nie istnieje w takim ujęciu kulturowym. No bardzo dobrze. I w ogóle cieszą mnie te inicjatywy. Tu jest bardzo ciekawe pytanie, na które niestety nie potrafię odpowiedzieć. Mówię tu, czyli na forum. Jakub Filip. Marku, czy odezwałeś się do właściciela Phantom Press? Co dzisiaj robią ci ludzie? Przyznam się, że nie zrobiłem tego, ale ponieważ w swoim czasie w wydawnictwie Solaris wydałem książkę, to były rozmowy z pisarzami, którzy zamilkli, pisarzami SF, tak mi się w tej chwili urodził w głowie pomysł, że może to, co proponuje Jakub Filip, może nie jest głupim pomysłem, tylko należałoby pewne rzeczy posprawdzać, jak się pewne losy potoczyły. Wiem z innych źródeł, że ten czas tworzenia się nowych wydawnictw na początku lat 90., ten burzliwy czas, on zaowocował różnymi ciekawymi zjawiskami. Akurat w przypadku Phantom Pressu moja wiedza jest minimalna. To jest i tak eufemizm, bo właściwie żadna. Ale może rzeczywiście byłoby to ciekawe, gdzie później ci ludzie poszli, jak to się te losy potoczyły. No, dzięki za natchnienie. Co z tego natchnienia wyjdzie, nie wiem, ale może coś się ciekawego urodzi. Dalej, mam tu wpis Aretrozy. Odnośnie techno, uderzenie basowe i powtarzający się cykl jest namiastką naszego instynktu. W dawnych czasach był to rytm bębna, etc. Tak, pewno dlatego to jest kolejna rzecz, która mnie naraziła w kilka razy w życiu na to, że w tak zwanym dobrym towarzystwie odsuwano się ode mnie, bo ja twierdziłem, że ta muzyka nie jest mi kompletnie obca i że również ją akceptuję. No a dosyć powszechnie mówiono, że jest prymitywna, głupia i w ogóle bez sensu. Ja nie wiem, jaka jest. Ona czasami po prostu trafiała do mnie,
ale powiedzmy sobie szczerze, moje gusta literackie to nie jest materiał na tę audycję. Ja w każdym razie lubię od czasu do czasu techno posłuchać. Wiktorze. No, to techno jest cudowne, chociaż akurat dzisiaj wieczorem będę słuchał mojego gosta zapewne, bo to akurat mam taki gust na gosta, nie? To zobaczymy zresztą. A ja ruszam dalej do przeglądu. Kolejną książką, już 15 tomem w tej serii, ale to nie był 15 tom Smitha, była książka Obóz. Cóż czytamy o książce Obóz? Historia grupy ludzi, którzy przybywają do letniego ośrodka wczasowego w poszukiwaniu radości i wypoczynku. Wkrótce ich sielanka zamienia się w koszmar, a letnisko w obóz śmierci. No, proszę państwa, ja myślę, bo jakie jest pierwsze, co przyszło państwu do głowy? No, jakiś rodzaj grafomanii, no, po prostu ktoś tam napisał coś na tej okładce takiego, co prędzej zniechęci niż zachęci. No, czy różnie, jednych zachęci, drugich zniechęci. To, co jest w środku, jest jednak lepsze od tego, co jest na okładce. No jednak Guy Smith dawał radę, no na swoją miarę, na swój warsztat, ale dawał radę. Ten wpis natomiast na okładce, przynajmniej dla mnie, bardziej szkodził niż pomagał. No ale być może niektórych zwabiał. Kolejne tomy w serii, 16, ale w trzech woluminach, to była w ogóle taka klasyka, a już nie wiem, czy horroru, to takiego pewnej podhorrorowej grupy. To jest Clive Baker, Księgi Krwi. Pierwsze trzy tomy wyszły właśnie w Phantom Pressie, następne już w innym wydawnictwie. Natomiast no, to był taki przerywnik, który zastosował Phantom Press, ale już 17 tom to jeszcze też nie Guy Smith, tylko Harry Adam Knight, którego wspominałem, i Pochodnia, ale już 18 to Guy Smith i Przyczajeni. Lubię ten tytuł. On jakoś do mnie szczególnie trafia. Tytuł Przyczajeni to jest zawsze jakoś tak pobudzało moją wyobraźnię. Co czytamy? Peter Fogg, pisarz, wraz z rodziną przyjeżdża do wynajętego w walijskiej wsi domku. Ma nadzieję, że tu wreszcie odnajdzie spokój potrzebny mu do ukończenia powieści. Ich posiadłość znajduje się w pobliżu dawnego miejsca tajemniczego kultu druidów. Ktoś lub coś nie pozwala rodzinie żyć w spokoju. Rozpoczyna się seria koszmarnych, dręczących przypadków. Czy są one dziełem ludzkiej złośliwości, czy też starożytne zło powróciło, by odzyskać swoje terytorium? No, się dowiedziałem właśnie, że druidzi to było zło. Oj tam, to taki skrót myślowy, taki skrót myślowy był. W tej serii Phantom Pressu kolejne sześć książeczek to były fabularyzacje, nie, jak to się mówi, a wyleciało mi słowo z głowy. W każdym razie filmy zamienione na książkę. Chodzi konkretnie o Koszmar z Elm Street. Mamy sześć tomów tego Koszmaru z Elm Street. Tomiki są takie, powiedziałbym, dosyć skromne. Teraz to ludzie takie pojedyncze książki wydają, jak tych sześć tomów złożonych razem. Niemniej są, a zaraz potem w tomie 20 Śmiertelny lot Guy'a Smitha. Tu znowu mamy do czynienia z lotniskiem, pod którym rozciąga się czeluść. Dlaczego ja tak państwa teraz od kilku chwil męczę tymi streszczeniami albo tymi tekstami z okładek? Bo chcę pokazać, jakoś tak unaocznić to, że czasami wysiłki redaktorów, którzy starają się sprzedać produkt, czyli to, co mamy między okładkami,
one nie wiem czy wtedy, ale po latach brzmią zabawnie, bo kiedy sobie tak uświadomię, co czytam na okładce, a co czytam w środku, to przy wszystkich zastrzeżeniach do Smitha, to ja jednak wolę to, co w środku, niż na tej okładce. Bo ten redaktorski wysiłek ma to do siebie, czy wtedy miał to do siebie, że jednak trywializował pewne rzeczy, zamieniał je w parodię parodii. Ja przypomnę, co mnie najbardziej rozśmieszyło na okładce Marka chyba zresztą również, to było zachęcające oczywiście do czytania książki, wypowiedź byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Obamy, że tak powiem, cudowna zachęta, była lepsza Marku od tych wszystkich, które tutaj do horroru zachęcają, była najbardziej, o wiele bardziej idiotyczna, a wcale nie w minionym czasie, ale bardzo współczesna. No słucham cię, słucham. Oj, no nie pamiętam tego cytatu, przecież zresztą to był tak idiotyczny, żebym sobie pamięci nie zamulał takim pamiętaniem czegoś takiego, no ale było, pamiętasz, prawda? No właśnie nie pamiętam, wiem, że w swoim czasie podśmiewaliśmy się z tego cytatu, natomiast widzisz, to jak się tak przeciąża umysły, to później takie kiksy powstają. Dobra, to jedźmy dalej. Co, w pewnym momencie w 21 tomie serii zrobiło się poważnie, bo mamy Ire Levina i żony ze Stamford. To już taka klasyka horroru, czy powiedzmy grozy, więc się zrobiło poważnie, tym bardziej, że w końcu Ira Levin, no to autor uznany i człowiek, którego no, nie da się zbyć, a to taki autor od horrorów. Nie, to jest już pisarz pełną gębą, którego nie da się zaniedbać. Wiesz dlaczego, Wiktorze? Ira Levin? Nie. Nie wiesz dlaczego? Nie. A co ci mówi nazwisko Polański? A, już mi coś mówi, tak. Tak, no. Już ci coś mówi. No więc właśnie, więc zobaczcie państwo, jak to się plotło w tym wydawnictwie. Nagle się pojawiały nazwiska, no... zupełnie z pierwszej półki. I mamy nagle Ire Levina, który, no, jeśli... Czy już państwo wiecie, czy dziecko Rosemary to jest ten adres, pod który państwo zachodzicie? I film Polańskiego, najpierw książka, później film. A teraz podobno tworzy się kolejna ekranizacja dziecka Rosemary. W każdym razie... Ten Polański to miał jakieś ciągoty do dzieci, nie? Wiesz co, Polański, cokolwiek by o nim nie powiedzieć, to jednak pewne czucie filmowe ma. I to jest facet, który, ja nie wiem jak on to robi, ale on, ja się tak na kinie dobrze nie znam, ale Dziecko Rosemary to był film hipnotyzujący, przynajmniej dla mnie. Dla niektórych, znaczy znam też ludzi, którzy powiedzieli, że tak się dawno na żadnym horrorze nie wynudzili. To jest wszystko kwestia gustu. W każdym razie Ira Levin, no to człowiek jak najbnany. 22, 23 tom to kolejne Czarna Fedora Smitha i Fobia Smitha. Już nie będę państwu czytał, co tam się na okładce znalazło. Dalej jest Niewidzialny, później jest Gaen Smith Las, Czarny Zamek, ale to już jest Leslie Daniels. Dalej Gaen Smith Lalka Manitu. Dlaczego tak to sobie zaakcentowałem? No bo ja jak zobaczyłem tę książkę, to wiadomo, jak każdy głupek, zaraz mi się skojarzyło z powieścią, którą wspominałem na początku, Mastertona.
to zupełnie inna powieść jest, zupełnie o co innego chodzi i to zupełnie nie tak, ale czasami zostają w naszych głowach jakieś takie ślady, takie ścieżki, że my czasami zupełnie bezwiednie podążamy w pewnym kierunku. No i tak się zdarzyło w przypadku akurat tego tomu. Znowu, nie oceniając, no ja znowu, to może jednak tym razem przeczytam Państwu tej Lalce Manitu, żeby pokazać, jak inna jest to książka. Wesołe miasteczko. Nie zawsze bywa wesołe, szczególnie jeśli wszystkie drewniane figurki ożywają i zaczynają krwawą zabawę. A wszystko to dzieje się za sprawą indiańskiej wróżki i jej rzeźb. Babka dziewczyny została zgwałcona przez białych, którzy też wymordowali jej plemię. Tajemniczy bożek zła rozpoczyna okrutną zemstę. Już z tego streszczenia widać, że to jest coś innego niż w przypadku Bożek zła jako wymiar sprawiedliwości, czyli zło jest sprawiedliwe. Aha, wszystko rozumiem, dobrze. Proszę cię, no, bo my tak gdzieś żeglujemy jednak w stronę pewnej złośliwości, to nie tak, ale wiesz, chodzi o to, ja tylko podkreśliłem w tym momencie, jak czasami bywamy zafiksowani na czymś. To bardziej o to chodzi. Jakub Karbo, pozdrawiam panów W i M. Czasami trzeba dać się zaskoczyć przez mniejsze wydawnictwa, ale przyznaję bez bicia, że większość ksiąg na półce pochodzi od magnatów rynku. Jakub Filip, polecam Cystersów. Jakub Filip dla Wiktora. To pewno o muzykę chodzi. Dalej, Jakub Karbo, życzę z całego serca, aby wydawnictwo Bibliotekarium zawojowało rynek. Ja myślę, że wydawnictwo Bibliotekarium aż takich ambicji nie ma, ale byłoby miło, gdyby nam nakłady podskoczyły. Teraz Alfred Dragon, bez żartów, Księgi Krwi to kanon horroru. No, specyficznego horroru. Takiego... to się Splash chyba nazywa, tam inaczej, kanon to nie wiem, tu mogę się wycofać z tego stwierdzenia, w każdym razie to jest coś, co w swoim czasie, w tamtym czasie było bardzo ważne i było odczytywane niejako w kontrze właśnie do Gaia Smitha. To podawano jako przykład takiej ambitnej literatury o flakach. Jak to mówię, to już się coś we mnie skręca. No nie, w każdym razie czegoś lepszego. Te Księgi Krwi uważano wtedy za odkrycie. Ja myślę, że dzisiaj rzeczywiście po tylu latach to trudno to traktować jako odkrycie i to w kontekście mówię chociażby tego, jak starzeje się literatura, jak coś, co kiedyś było ważne, dzisiaj może już takie ważne nie jest. Tutaj ważna uwaga Galfryda Dragona. Przyczajeni to też top ten Smitha. Mało typowej dla Smitha tandety i wulgarności. Dużo suspensu, elegancka powieść. A właśnie, to jest ten element, o którym powiedziałem, że Guy Smith był pisarzem nierównym bardzo. I ma powieści, które czasami można odnieść wrażenie, że ktoś za niego pisał, albo przynajmniej bardzo mu pomagał. A może to był ten facet, którego wspominałem, który mu powiedział, stary, to można zrobić lepiej. I powiedział mu, jak ten materiał ułożyć i to rzeczywiście było lepsze. Jak było, nie wiem, to są oczywiście ani nawet hipotezy robocze, tylko po prostu bajania faceta, który siedzi przy mikrofonie. Ale to widać wyraźnie, to co Alfred Dragon podkreśla, że powieści Smitha są bardzo nierówne i to nie tylko na poziomie takim, że coś podoba, nie podoba. Nawet konstrukcja, ten szkielet, ten kręgosłup niektórych powieści jest, widać, że jest ułożony tak, jak kręgosłup powinien być ułożony, a w niektórych książkach jest mocno przetrącony.
Czemu to przypisać? Nie wiem. Po prostu nie wiem. Za mało o życiu Gaen Smitha wiem. Natomiast Gelfrid Dragon zwrócił uwagę na to, jak bardzo nierówne są, teraz sobie to tak do końca zdałem sprawę, jak bardzo nierówne są powieści Smitha. Mówiąc szczerze, trochę się zdziwiłem, sam siebie zadziwiłem tym odkryciem zrobionym w trakcie audycji. Wiktorze. Ja bardzo niechętnie akurat się wypowiadam na temat tego autora, gdyż mój zegar biologiczny, to tak tytułem usprawiedliwienia, mój zegar biologiczny prześlizgnął się właściwie tak, zahaczył, jeśli chodzi o grozę, wyłącznie o Lovecrafta. I też nie w żaden sposób mnie to nie rajcowało, nie bawiło, z wyjątkiem jednej, jedynej rzeczy, czyli docenienia malarskości po prostu Lovecraftowej, tam koncepcji i tak dalej. I miałem szacunek po prostu dla Lovecrafta, chociaż uważałem, że to nie jest moja bajka. Ale Wiktorze, sorry. No o tym już mówiłem. Lovecraft jest okej. Tak jak mówiłem, Lovecraft wyszedł za komuny w pierwszej połowie lat 80. Pierwszy tom ze Cthulhu. No właśnie. Ale. Jakżeż inaczej czyta się Lovecrafta, Edgara Allana Poe, czy jeszcze wcześniejszego pisarza, kiedy te dekoracje, w których to się wszystko, to, ta cała groza się dzieje, są egzotyczne. Egzotyczne ze względu na czas. No, Lovecraft to jest pierwsza połowa XX wieku, prowincjonalne miasteczko amerykańskie. Edgar Allan Poe, wiek XIX, no w ogóle to inny świat. Brakowało w komunie literatury, która mówi o tu i teraz. I dlatego tak wiele poświęcamy czasu dzisiaj Smithowi, bo to rzeczywiście, to między innymi dlatego tak się porobiło ze Smithem, że nagle on się stał bardzo ważny dla czytelników, bo on opowiadał o świecie, który znamy, a nie o jakiejś tam jakiejś prowincji amerykańskiej albo o świecie, który już przestał istnieć bardzo, bardzo dawno temu. Czytam następne wpisy. Arteroza. Wszystko zależy od pogody i ceny gęsiego smalcu. Pozdrawiam. No być może. Galfred Dragon w temacie lalki Manitu. Nic bez wiednego. W mojej ocenie Smith jak najbardziej wiednie. Aha, to już wiem o co chodzi. Wykorzystał popularny tytuł Mastertona, a sam pomysłu na powieść, fabułę za bardzo nie miał. Dlaczego ja się chcę podpisać pod tymi słowami? Galfred Dagon to jedna z jego najsłabszych powieści, ale Arteroza. Najlepszy tekst, jaki pamiętam z Mastertona. Szli panowie i nagle jeden pyta, dlaczego na ciebie nie skapują krople z dachu. Myślisz, że taka kropla odważyła się kapnąć na czarownika? Nie znam tego tekstu, ale jeśli jest, no to rzeczywiście jest wielki. Tu mamy od Jakuba Filipa pewną propozycję, rzecz godna rozważenia, ale nie teraz, kiedy jest pandemia, bo Wiktor jest w grupie ryzyka. Nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę, ale Wiktor jest w bardzo poważnej grupie ryzyka i w związku z tym my piłujemy te audycje do państwa, każdy ze swojego domu, Wiktor pracowicie trzymając komórkę omdlałą ręką, ja gadając do sitka mikrofonu i siedząc w swojej bibliotece. Trochę mi tęskno za studiem, trochę mi tęskno za tym, żeby sobie pogadać face to face z Wiktorem, ale to tak na razie ta pandemia tak na nas to wymusza, bez względu na to, co myślimy o pandemii i jak się państwo do niej ustosunkowują, no to naszego Wiktora nie ma co narażać. W końcu grupa ryzyka to grupa ryzyka, prawda, Wiktorze?
Jakie tam ryzyko? To już dawno przekroczyło tą barierę dźwięku, proszę ciebie. Ja już jestem do wzięcia, a nie w grupie ryzyka, tylko już, że tak powiem, czekam na aniołka. No. No cóż, to ja powiem jeszcze, że jako tom 29 ukazała się Gaen Smitha Od Raza, później Pan Ciemności Gaen Smitha, no a później kolejny tom, to już go nie było. Znaczy ukazał się jeszcze tom troszeczkę podobny, nawet tylko format troszeczkę zmienił, ale jeśli chodzi o szatę graficzną, tylko już nie było Gaen Smitha, był Les Daniels Bez Rozlewu Krwi. No i tak jak powiedziałem, poza serią ukazał się Sabat, 4 tomy. I to było wszystko, co się w Phantom Pressie ukazało, jeśli chodzi o Gaen Smitha. I tak jak to Państwo napisali, już nawet my nie musimy tego powtarzać, tak jak to Państwo napisali na forum, to był pisarz, któremu trudno wystawić jednoznaczną metkę, że był dobry, zły, średni, głupi, mądry, nie wiadomo. To jest pisarz, ja zostanę z tym stwierdzeniem z początku audycji, tak gadamy już od prawie 2,5 godziny, żeby dojść do tego, co już wiedzieliśmy na początku, że to jest pisarz, który w Polsce stworzył pewne zjawisko, który pisał różne książki, lepsze, gorsze, ale zjawisko pozostaje niejako obok tego, co napisał. Bardzo wielu ludzi odwołuje się do pamięci o tym, co czytało w młodości, o tym, że to zrobiło na nich dobre, złe wrażenie, różnie. Ja naprawdę, tak jak nawet tutaj na forum dzisiaj czytałem, jednych to nudziło, drugich fascynowało. Ja pamiętam, że byłem na ostatnim roku studiów, i czytałem te kraby, które dzisiaj chwilami mnie śmieszą, to czytałem. Sam nie wiem, pewno bardziej dlatego, żeby zobaczyć, co będzie na końcu kolejnych tomów oczywiście, niż po to, żeby, że aż tak mnie to wciągało. Ale jednak czytałem. Nie macie Państwo wrażenia po dzisiejszej audycji, że literatura... To ty, Wiktorze, nazwałeś literaturę dziwką, ty ją nazwałeś. Pewno nie pierwszy, ale że literatura... Ma w sobie, tak, ma w sobie coś takiego, co jest nie do końca uchwytne. To banał. Ale mnie nie chodzi tutaj o walory literackie, bo te bywają nieuchwytne, ale też o pewne mechanizmy, które działają w świecie literackim. Że współczesny świat bardzo lubi szufladkować. Tu znowu moje odwołanie do tego, co znajdujemy na różnego rodzaju portalach typu Lubimy Czytać i innych. Tam ocenia się bardzo łatwo. Coś jest mądre, coś jest głupie, coś jest dobre, coś jest złe. Czasami czytam pewne wpisy z nieukrywanym podziwem, jakby nie łapię, wtedy czuję się staro, bo wiem, że młody człowiek, który pisze o jakimś tam tytule, który uważam za wielki, że jest głupi, bezsensowny, a w dodatku seksistowski, i myślę długo, i za cholerę nie widzę tych zjawisk, które zostały opisane, to wtedy mam takie poczucie, że rzeczywiście literatura to jest czy to dziwka, czy pani, której nie da się opisać w tak prosto, jakbyśmy chcieli. I chyba po to między innymi jest ta dzisiejsza audycja, nie tylko po to, żeby fascynować się Gaen Smithem, bo ci, co chcą, to się fascynują, ci, co nie, to nie, ale też po to, żeby pokazać, że ta literatura w różnych ujęciach bywa po prostu takim zjawiskiem, które zbyt chętnie sprowadzamy do jednego mianownika. Dobre, złe, mądre, głupie, głębokie, płytkie, grafomańskie, wybitne i tak dalej, i tak dalej. To nie działa, proszę Państwa. Moim zdaniem to nie działa, ale teraz oddam głos Wiktorowi, bo tu Wiktor zdaje się może mieć odmienne zdanie. Nie mam odmiennego zdania. Wyłącznie mogę tylko powiedzieć, że wiecie, z literaturą to jest mniej więcej tak samo jak z ewolucją. Przy ostatnich tam jakichś tam parę lat temu przy budowie lotniska w Denver odkryto ptaki,
które kiedyś szybowały przez parę milionów lat nad oceanami. Śladu po nich nie ma, ale kiedyś były piękne i fruwały. Tak samo jest z pisarzami. Kiedyś byli piękni, kiedyś byli czytani, kiedyś byli, całe pokolenia się na nich wychowały. Dzisiaj są nieważni, w ogóle ich nie ma, nie? Ale na tym polega ewolucja również, ale za to będą nowi, będą inni, będą młodsi, będą ci, którzy w swoim czasie coś stworzą. I to jest właśnie piękne, jakby cholera jasna. Wyobraźcie sobie świat, w którym Holender jasny, wszyscy bez przerwy czytają kurde tego Odyseusa i wojnę trojańską. Oszaleć by można, a to robiono przez 2000 lat. No ile można to czytać? No, ważne, żeby wiedzieć, że było, że jest jeszcze tam, nie? Jak to wykopalisko i tak dalej, ale to jest wykopalisko, to jest muzeum pewne, nie? I w muzeum dzieło sztuki jest przepiękne, natomiast dzisiaj są te obrzydliwe samochody, które ja wyszedłem, no ale tak to jest ze sztuką. No a ja na koniec dzisiejszego spotkania powiem o czymś znowu nieuchwytnym. Lubię czasami zaufać instynktowi, czemuś, co nie da się opisać słowami, tym, co robimy w tej chwili tu od kilkuset minut w tej chwili. Tak? Kilkuset? Nie, no 102. No nie, jeszcze, no dobrze, no jak zwykle przesadzam. A w każdym razie tych minut już sporo gadamy. A mianowicie o instynkcie. Instynkt to jest coś takiego, co to się czujemy albo nie czujemy. I kiedy przeczytałem, że Gaen Smith zmarł 24 grudnia 2020 roku w Wigilię, to pierwsze moje odczucie było takie, że poczułem żal. I zacząłem się zastanawiać, dlaczego? Dlaczego odczuwam żal? Czego ja tak naprawdę żałuję? Tych wielkich walorów literackich? No nie. One, jak powiedzieliśmy w toku audycji, były różne. To czego żałuję? Mojej młodości, która była z tymi książkami związana? No, pewnie tak. Przynajmniej po części. Skończył się jakiś etap. Już kolejna książka nie powstanie. To jest coś takiego, że na podstawie tego wysnułem sobie tezę, że w jakiś sposób Gaen Smith był dla mnie ważny. W jakiś sposób sprawił, że zacząłem patrzeć na literaturę. To ja nie mówię, że przez pryzmat Smitha patrzyłem na całą literaturę. Nie, to nie tak. Ale zacząłem uwzględniać ten rodzaj literatury, taki sposób pisania w swoim myśleniu o literaturze. A zatem Smith odegrał rolę ważną chyba w tym, jak o literaturze mówię, jak literaturę rozumiem. Być może rozumiem ją błędnie zupełnie, to inna sprawa. Natomiast jakoś tam mnie ukształtowało to wszystko, te jego książki. Bez względu na to, jakie one były. No dzisiaj sobie w toku audycji powiedzieliśmy, że one były różne. Czasami ta cisza właśnie miała określić, co czasami, a czasami były całkiem niezłe. I to jest chyba rzecz, którą z dzisiejszej audycji tak naprawdę warto wynieść, warto sobie przemyśleć, że nawet jak się zabieramy za takiego autora, którego na początku myślimy, ale go dzisiaj obśmiejemy, powiemy, jaki to był straszny gość, a przynajmniej albo usłyszymy, jaki to był straszny gość, jakie bzdety pisał, to się może nagle okazać, że to takie proste nie jest. I to tyle, żeby już nie przedłużać, bo będzie dalej, to już byśmy mielili słowa niepotrzebnie. To ja na temat Gaen Smitha i jego dorobku literackiego, i jego wagi, powagi, dlatego co jako zjawiska kulturowego, to ja już chyba powiedziałem wszystko. Wiktorze, to teraz ty postaw kropkę. Ja już powiem, że są rzeczy ważne. Ja tego pisarza, jak wszystkich innych, szanuję tylko dlatego, że byli.
po prostu, że nie było w tym miejscu pusto, a mogło być pusto przecież. Ktoś to wypełnił, to miejsce. A czasami rzeczy wydawałoby się mało ważne, są bardzo ważne. Nie wiem, dlaczego mi się to skojarzyło z tymi przyjaciółmi, którzy Emanuela Kanta zabrali do burdelu. Po to, żeby dotknął życia trochę. No i dotknął. A, no bo w ogóle z Immanuelem Kantem, to jak już rozmawiamy o Immanuelem Kancie, bo to był facet, który, jak głosi anegdota, który uważał, że ta aktywność, ta sfera życia człowieka, płciową, jest w ogóle niegodna. Bo człowiek wykonuje w trakcie jakieś takie dziwaczne, nieprzystojne ruchy. W ogóle to jest jakieś takie niefilozoficzne i w ogóle. A więc ci przyjaciele, dokładnie tak, Wiktorze, jak powiedziałeś, pokazali mu, że być może to jest śmieszne, być może to jest nieprzystojne, być może to jest prymitywne, być może i tak dalej, ale to jest część naszego życia. Po prostu, oprócz wielkiej filozofii, którą zdecydowanie Immanuel Kant uprawiał, jest jeszcze to, co on, czym on pogardzał. Co więcej, okazało się, że chyba mu się spodobało, tak to dobrze, skwituję tak najkrócej. Chyba mu się spodobało i chyba wielkich pretensji do kolegów nie miał. Chociaż pierwszy odruch był taki, że ale jak to? Absolutnie. To nie jest ta sfera aktywności, którą zajmowałby się filozof. Więc to chyba w punkt wycelowałeś, Wiktorze, w punkt. No i w literaturze są też takie sfery aktywności, których czasami nie dotykamy, a czasami warto po prostu zajrzeć tu i tam, nie w to, co mamy na co dzień, uważamy, że tylko nam przystoi i tylko to lubimy. Okej, okay. To ostatni rzut oka, bo już tak jak powiedział Wiktor, narzucam się tym okiem i narzucam. Rzut oka, tak, rzut oka na forum, poczytamy, co tu do nas piszą. Jakub Filip, masz gratulacje przede wszystkim, brawo dla ciebie, Wiktor. Dalej, Jakub Filip pyta, czy można nagrać felieton jak pan Fons? O, to ciekawa. O. No, oczywiście, zapraszamy. Można nagrać, zapraszamy. Tutaj z tym felietonem to poproszę w zależności od tego, jaką ma wagę ten plik z nagraniem. W każdym razie albo WeTransferem, albo bezpośrednio na maila. Mail w tej chwili go podaję. redakcja.bibliotekarium@gmail.com redakcja.bibliotekarium@gmail.com. Tu można zdecydowanie podsyłać tego rodzaju felietony. Co więcej, ja cały czas przypominam, że Bibliotekarium, jak zawsze w Radiu Paranormalium, ale powstało też radio poświęcone tylko i wyłącznie książkom, którym bibliotekarium, archiwalne audycje można odsłuchać. Nazywa się to Radio Book Radio, a jeśli wpiszecie Book Radio z angielska, to nie jest żadna religijna audycja, tylko właśnie książkowa, bookradio.pl. To znajdziecie nie tylko stronę, ale też playera. Tam na razie jeszcze w dalszym ciągu audycje testowe, ale między innymi archiwalne, pierwsze bibliotekaria suną sobie z plików z serwera i można posłuchać. Trochę opowiadań Bruno Kadyny, także zapraszamy. A te felietony, które proponuje Jakub Filip, jak najbardziej prosimy. Jeśli adres internetowy, mailowy uciekł, to jeszcze raz go powtórzę, a jeśli nie, to w powtórce audycji można sobie odsłuchać, czyli powtarzam, redakcja.bibliotekarium@gmail.com. Zapraszamy. Tylko jedna uwaga, że te felietony mniej więcej niech mają ten
przedział czasowy, jaki stosuje Tomek Fons, to jest taka optymalna długość. Zapraszamy. No i cóż, mamy jeszcze ostatni komunikat. Gelfred Dragon, pozdrowienia dla panów, dzięki za dobrą audycję. Keep on good rocking. No cóż, to dziękujemy państwu wszystkim za uwagę, za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Zapraszamy za dwa tygodnie. Mieliśmy taką sugestię od kilku słuchaczy, że w końcu mamy rok lemowski. My co prawda już audycje poświęcone twórczości Lema mieliśmy, bo przypomnę, że w swoim czasie długo i namiętnie dyskutowaliśmy o pamiętniku znalezionym w wannie. Dyskutowaliśmy też o opowiadaniu poświęconemu wirtualnym światom. To Jon Tichy, z opowiadań Jona Tichego. W każdym razie rozmawialiśmy już o Lemie, ale rok lemowski zobowiązuje i słuchacze nas o tym zapewnili oraz zażądali, więc po krótkiej dyskusji zdecydowaliśmy się, że za dwa tygodnie porozmawiamy o dziennikach gwiazdowych. O dziennikach gwiazdowych, które wydają się lekturą lekko, łatwą i przyjemną, a i pewno taką są. Ale to jest typowy przykład literatury, ja nie wiem, czy z drugim dnem, no nie chcę być trywialny. Powiem na swoim przykładzie. Ja zacząłem czytać dzienniki gwiazdowe, kiedy miałem lat 9 i świetnie się przy tym bawiłem. Znaczy, kilka podróży mnie nudziło, ale generalnie się bawiłem świetnie. I jak mam lat tyle, co mam, dalej bawię się świetnie, tylko z zupełnie innych powodów. I te opowiadania, które mnie kiedyś jako tego dziewięciolatka nudziły, dzisiaj mnie szalenie frapują. Te opowiadania, które mnie wtedy bawiły, bawią mnie w dalszym ciągu. Zatem to jest taki przypadek, takie zjawisko literackie, które chyba warto sobie przedyskutować, Wiktorze, prawda? Zupełnie zachowujesz się tak jak w małżeństwie, że tak powiem. Na początku rajcowało cię co innego, ale dzisiaj ty jesteś zachwycony tym, jak wspaniale gotuje. Pozostawię rzecz bez komentarza, bo cokolwiek bym powiedział, powiedziałbym przeciwko sobie. Moja żona Jola słucha tych audycji. Cokolwiek bym teraz powiedział, to właściwie, wiesz, strzał w głowę pewny, więc spokojnie. A zatem za dwa tygodnie zapraszamy na wydanie lemowskie Bibliotekarium, a konkretnie poświęcone dziennikom gwiazdowym. Za tydzień ABW pojawią się autorzy, których jeszcze w ABW nie było. To skutek między innymi naszych apeli. Co więcej, dostaliśmy też kilka oświadczeń, zapewnień, że opowiadania archeologiczne się piszą. Przynajmniej trzech autorów mnie o tym zapewniło. Zatem no, ten projekt archeologiczny, kosmiczno-archeologiczny gdzieś tam się zaczyna materializować. Trzymam kciuki, bo wszystko, co powiedziałem w ABW na temat możliwości, które zostaną stworzone, jeśli tych opowiadań będzie odpowiednia ilość, jest w dalszym ciągu aktualne, więc piszcie te państwo te opowiadania archeologiczne, a za tydzień posłuchamy dwójki nowych autorów, trzy świetne opowiadania. Świetne, że są. A o tym, jakie one są, no to sobie porozmawiamy już w audycji. No to cóż, dziękujemy państwu bardzo, dziękujemy za miłe słowa, które w tej chwili pojawiają się na czacie. Chylimy czoła, bardzo dziękujemy. Krzysztof Korsarz-Biliński, dzienniki gwiazdowe są cudowne i zastanawiające. Też tak uważam. Tak też uważam, to są naprawdę rzeczy. Porozmawiamy za dwa tygodnie. Dziękujemy państwu bardzo serdecznie, życzymy samych dobrych lektur, tym, co piszą, wyłącznie weny, i to takiej weny bardzo, bardzo obfitującej w jak najlepsze dzieła. Dobranoc państwu.
Dobranoc, idę słuchać Gosta. A mówi to sobie do państwa jak zawsze gospodarze, bibliotekarium, Marek Żerkowski, Wiktor Żywikiewicz. Audycję jak zawsze strategicznie obsługiwał Marek Sękiewelios, Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu oraz Bóg Radio, Literacki Głos w Twoim Domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie oczywiście już za tydzień w ABW, no i ponownie w tym normalnym bibliotekarium już za 2 tygodnie oczywiście na żywo. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl